Dzień dobry, nazywam się Michał Katra, jestem fizjoterapeutą. Na co dzień pracuję z pacjentami neurologicznymi oraz z pacjentami ortopedycznymi. W dzisiejszym webinarze chciałbym poruszyć tematykę, jaką jest udar mózgu. Chciałbym przedstawić, czym właściwie jest udar, przedstawić jego definicję. Chciałbym pokazać, jak to wygląda, z czym wiąże się udar z perspektywy pracy fizjoterapeuty. Jakie są czynniki, które wpływają nam na to, że tak powiem, ten udar może zaistnieć. Chciałbym także przedstawić w webinarze kwestie typu rozpoznanie udaru, podstawowe czynniki, podstawowe symptomy, pierwszą pomoc po udarze, drogę, jaką musi przejść właściwie pacjent po udarze, który doznał udaru, oraz kwestie, że tak powiem, zaopatrzenia ortopedycznego, czyli, że tak powiem, ten webinar chciałbym głównie ukierunkować dla osób, które zarówno są po udarze, ale też mają w rodzinie bądź też tutaj znajomego, który jest po tej chorobie, jest, że tak powiem, zmaga się właściwie z niepełnosprawnością w wyniku przebytego udaru. I myślę, że gdzieś tutaj odnajdziecie pomocne informacje. Ok, zacznijmy właściwie, czym jest udar mózgu. Pozwolę sobie na początek zacytować definicję Światowej Organizacji Zdrowia. Udar jest to zespół kliniczny charakteryzujący się nagłym wystąpieniem ogniskowego lub globalnego zaburzenia czynności mózgu z objawami trwającymi 24 godziny, o ile wcześniej nie doprowadzą one do śmierci pacjenta, bez widocznej innej przyczyny aniżeli pochodzenia naczyniowego związanego z mózgowym przepływem krwi. Upraszczając, udar mózgu jest spowodowany zamknięciem świata naczynia krwionośnego zaopatrującego komórki naszego mózgu w tlen. W wyniku właśnie pozbawienia dopływu tych substancji do naszych komórek przestają one prawidłowo pracować, a następnie obumierają. Przyczyną takiego stanu, przyczyną udaru, o którym właśnie teraz mówię, może być zakrzep krwi lub zakrzep utworzony z blaszek miażdżycowych. Jest to udar niedokrwienny i ten typ udaru stanowi około 80% wszystkich udarów wśród pacjentów. Drugi udar, który możemy tutaj wyodrębnić, jest to udar krwotoczny, często nazywany przez niektórych wylewem. Ten udar związany jest z przerwaniem ciągłości, pęknięciem naczynia krwionośnego, które zaopatruje właśnie nasze komórki w mózgu w tlen i też substancje odżywcze. Tutaj sytuacja też ma się z innej strony, ze względu na to, że wylewająca się krew poza naczynie krwionośne uszkadza okoliczne struktury, okoliczne komórki, dodatkowo siejąc większe spustoszenie i niestety udar krwotoczny związany jest z tym, że osoby, które go doznały, no mają większe prawdopodobieństwo zgonu, więc niestety ten udar jest, że tak powiem, ma gorsze rokowania, aniżeli udar niedokrwienny. Przejdźmy dalej do epidemiologii. No niestety statystyki są zatrważające. Według WHO udar znajduje się w top 3 chorób, które odpowiedzialne są za zgony wśród osób, wśród naszej populacji, zaraz obok nowotworów oraz chorób naczyniowych. Oraz przoduje, niestety zajmuje przodujące miejsce w rankingu chorób, które wpływają na niepełnosprawność osób. Dodatkowo 17 milionów osób rocznie na całym świecie doznaje udaru, w tym 90 tysięcy osób w Polsce. Śmiertelność klasyfikowana jest na poziomie 22% dla udaru niedokrwiennego oraz 48%, czyli prawie 50% dla udaru krwotocznego, w tym w Polsce średnio umiera 15% w szpitalu. Często mówi się dodatkowo, że udar jest chorobą osób starych, że tak powiem, jest to w pewnej części prawdziwe stwierdzenie, aczkolwiek odnotujemy też, że coraz więcej młodszych osób poniżej 65 roku życia również doznaje incydentu udarowego, czyli praktycznie 1/3 tych osób, które dostaje udaru, są to osoby, można by powiedzieć, młode, prawda? Wśród tych wszystkich osób, które doznały udaru, w zależności od badań i dostępnej literatury, między 44 a 75% osób pozostaje niepełnosprawnymi, wykazując znaczne ograniczenia samodzielnego funkcjonowania. To też jest istotne ze względu na to, że no niestety często osoby, które są w wieku starszym, mieszkają właściwie albo z małżonkiem,
i nie mają do dyspozycji żadnej innej osoby, więc teraz tak naprawdę ograniczenie samodzielnego funkcjonowania znacząco utrudnia im życie i, że tak powiem, osoba, która doznała udaru, spoczywa na barkach, że powiem, współmałżonka czy też rodziny, co jest bardzo istotne ze względu na zrozumienie, że tak powiem, jakby to powiedzieć, samej jednostki chorobowej oraz to, jak takim osobom należy pomagać, jak prawidłowo pracować z tymi pacjentami, tak żeby po pierwsze ich nie uszkodzić, po drugie, żeby właśnie te osoby jak najbardziej były samodzielne i jak najbardziej pomagały nam w czynnościach życia codziennego. Okej, przejdźmy dalej. Szacuje się, że około 75% pacjentów potrafi chodzić, w tym 90% wykazuje znaczne zaburzenia chodu. Tą tematykę poruszymy dalej. Jest to temat niezwykle ważny, ponieważ, że tak powiem, z praktyki fizjoterapeuty wiem, że znaczna ilość osób, które doznają udaru, praktycznie zawsze deklarują, że one chcą chodzić, one chcą samodzielnie się poruszać, co często gdzieś tam, jakby to powiedzieć, odbiega w planie, ale to wszystko opowiem na etapie, w którym będziemy poruszać kwestię rehabilitacji pacjenta półudarowego i to, jaką on drogę musi przeżyć. Z tego wszystkiego można powiedzieć, że mam też dobre wiadomości, mianowicie na udar możemy wpływać, to znaczy możemy zmniejszyć ryzyko doznania udaru poprzez czynniki modyfikowalne, którymi na przykład są nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemia, czyli zaburzenia gospodarki lipidowej, gdzie wcześniej było wspomniane właśnie o zatorach utworzonych z blaszek miażdżycowych, które właśnie powstają w wyniku hiperlipidemii, dodatkowo cukrzyca, migotanie przedsionków, czyli zaburzenia rytmu serca, pięciokrotnie zwiększają ryzyko doznania udaru mózgu, dlatego też należy, że tak powiem, systematycznie badać się i wszelkie kwestie związane, że tak powiem, z odczuwaniem nierównego bicia rytmu serca zgłaszać do naszego kardiologa, konsultować, to jest niezwykle istotna kwestia. Dodatkowo palenie tytoniu, spożywanie alkoholu i aktywność fizyczna. Są to czynniki, na które mamy wpływ, dzięki którym możemy zredukować ryzyko udaru. Dodatkowo trafiłem na badania, w których porusza się kwestie, już jakby to powiedzieć, szeroko pojętej antykoncepcji doustnej wśród kobiet młodych. Są badania, które wykazują istotny wpływ stosowania właśnie tutaj tego środka na tworzenie zakrzepów krwi, ale większość badań wykazuje także, że on jakby oprócz samej antykoncepcji doustnej musi istnieć czynnik typu właśnie palenie, przewlekłe palenie tytoniu, czy też nadmierne spożywanie alkoholu i to w znaczący sposób może nam również zwiększyć ryzyko udaru mózgu. No niestety mamy też czynniki niemodyfikowalne, takie jak wiek, w tym przypadku właśnie kwestia poruszona wcześniej. Osoby powyżej 65 roku życia mają zwiększone ryzyko zachorowania na udar mózgu, incydentów udarowych. Płeć, mówi się, że osoby poniżej 65 roku życia i powyżej 65 roku życia, które doznają udaru, są to głównie mężczyźni, natomiast powyżej 75 roku życia są to głównie kobiety, ale najprawdopodobniej wynika to również z tego, że jak podają badania naukowe, że kobiety po prostu żyją dłużej, tak? Tak więc tutaj stąd też to ryzyko dostania udaru jest większe w tej grupie, w tej płci oraz uwarunkowania genetyczne, to znaczy jeśli moi rodzice, mój dziadek, ktokolwiek z mojej rodziny miał incydent udarowy, warto byłoby też kontrolować się pod tym względem i badać właśnie ten nasz stan zdrowia, dzięki czemu będziemy w jakimś stopniu mogli wpłynąć na to, że prewencyjnie nie dostaniemy udarów w przyszłości. Co jest również istotne? Niestety mało osób w dzisiejszych czasach jest w stanie prawidłowo rozpoznać objawy udaru, co jak dla mnie to
niestety jest zatrważające i powinno polegać na tym, że jak uczymy się na pierwszej pomocy resuscytacji krążeniowo-oddechowej czy też pozycji bocznej, powinniśmy uczyć się chociażby właśnie tego, jak rozpoznać udar i obudzić się w nocy i być w stanie powiedzieć chociaż jeden objaw, bo taka prawda, że objawy mamy tak naprawdę trochę ich tutaj jest, zaraz o nich będziemy mówić, ale nie zawsze one występują wszystkie. Jeśli wystąpi jeden, dwa objawy, z tutaj, które są wymienione, należy bezzwłocznie po prostu udać się bądź skontaktować się ze służbami medycznymi, ratowniczymi, które przetransportują takiego pacjenta do szpitala celem jakby dogłębnej diagnostyki. Mamy taki fenomenalny akronim CHAS. Jest to akronim stworzony przez Fundację Udaru Mózgu. Polega on na tym, że litera C odnosi się do ciężkiej, niedowładnej kończyny, czyli osoba, która dostaje udaru, bardzo często, jakby to powiedzieć, to też trzeba warto jakby poruszyć, że jest to objaw osiowy, czyli nie jest tak, że będziemy mieli obydwie kończyny górne bądź obydwie kończyny dolne, będziemy odczuwali jako niedowładne, to będzie zazwyczaj albo prawa i kończyna górna i prawa kończyna dolna niedowładne, bądź po przeciwległej stronie. Te osoby deklarują, że nie są w stanie poruszać ręką, czują drętwienie, pieczenie, tak więc warto zwrócić, że tak powiem, uwagę na ten objaw. Kolejnym objawem są zaburzenia widzenia. Osoby deklarują, że widziały niewyraźnie, podwójnie, miały zaburzone to widzenie, nie widziały na jedno oko bądź widziały połowicznie. Kolejnym objawem, czyli A, literka A, jest asymetria twarzy. Osoba ma wykrzywioną twarz, nie jest w stanie, często nawet mówi się, żeby osobie, która mamy podejrzenie, dostała udaru, żeby się uśmiechnęła. Wtedy widzimy, że jedna połowa twarzy nie jest w stanie podnieść kącika ust do góry. Czy też jakby to można odnieść do objawu fajki, że jak osoba, która pali fajkę, no musi, że tak powiem, ten kącik mieć obniżony, tak więc potem też łatwo rozpoznać, że osoba miała udar, czyli ta asymetria twarzy jest niezwykle istotnym objawem. Dodatkowo spowolniona mowa. Osoby, które doznały udaru, mogą mieć mowę niewyraźną, mogą nie rozumieć tego, co my do nich mówimy, mogą nie znaleźć odpowiednich słów, mogą mówić nieskładnie, niewyraźnie, tak więc to też jest istotny czynnik, istotny objaw. Dodatkowo możliwe są objawy takie jak zawroty głowy, wymioty, zaburzenia świadomości. No i niestety dość często osoby, jakby to powiedzieć, które, jakby to ująć, które deklarują, wymieniają objawy udaru mózgu, wymieniają wśród nich ból głowy. Niestety ból głowy bardzo rzadko jest objawem udaru mózgu i występuje on praktycznie, ale nie zawsze, przy udarze krwotocznym. Także często jest tak, że osoby nie wzywały karetki, nie udawały się do najbliższego, że tak powiem, na najbliższy SOR czy najbliższego szpitala, ze względu na to, że te objawy nie do końca pasowały im do udaru. To znaczy, to były objawy, które występowały, tak jak tutaj widać, prawda, gdzieś w kończynie górnej, w nodze, i nie łączyły tego z tym, że gdzieś przyczyna może leżeć w naszym mózgu, prawda, w uszkodzeniu naszego mózgu. Tak więc proszę pamiętać, że no, tutaj udar będzie objawiało się także dystalnie, prawda? Nie tylko, że tak powiem, w samym obrębie naszej twarzy, naszej głowy. Co zrobić, jeśli uznamy, że osoba, którą widzimy, doznała udaru? Bezwłocznie należy wezwać pogotowie ratunkowe. Jest to o tyle istotne, że osoba, która doznała udaru, może zostać poddana udarowi, która doznała udaru niedokrwiennego, może zostać poddana leczeniu trombolizy farmakologicznej, czyli podaje się jej lek, który rozpuszcza właśnie zakrzep, który zamknął światło naczynia krwionośnego w naszym mózgu, bądź poddaje się go zabiegowi trombektomii mechanicznej, który po prostu w sposób mechaniczny usuwa nam zaistniały skrzep. Natomiast są to metody, które należy, że tak powiem, zaaplikować, które należy wdrożyć w okresie do 4,5 godziny po zaistnieniu objawów.
To jest to okno terapeutyczne, gdzie w znaczący sposób poprzez odpowiednie leczenie my jesteśmy w stanie zniwelować objawy udaru mózgu. Tak więc tak tutaj widzimy na wykresie, pozwoliłem sobie, że tak powiem, zapożyczyć z naszej, jak powiem, Narodowego Funduszu Zdrowia, ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia taki wykres, który ilustruje nam, jak wygląda szacowane prawdopodobieństwo zgonu osoby po udarze mózgu względem tego, jak została powiadomiona, jak zostały wezwane służby ratownicze. I tutaj czas pokazywany jest w momencie tylko od powiadomienia służb ratowniczych do wykonania badania obrazowego. I tu widzimy, że tak naprawdę ta ilość godzin znacząco wpływa nam już z jakby kilka procent, daje nam kilka punktów procentowych na to, że zwiększymy szansę osoby na przeżycie. Już nie mówię tutaj o, jakby to powiedzieć, upośledzeniu funkcji pacjenta, o niepełnosprawności, ale mówię o ratowaniu życia. To teraz wyobraźcie sobie Państwo, jak poza tym jeszcze później musi zostać wdrożone odpowiednie leczenie, bądź po prostu, no, jeśli nie da się wdrożyć pewnego leczenia, jest okres czekania, prawda, stabilizacji pacjenta, walczenia o jego życie, to ten wykres niestety znacząco wzrasta i im później, im dłużej trwają objawy, im dłużej ten trwa czas, po prostu te osoby mają zwiększone ryzyko śmierci. Także to też jest istotna kwestia, żeby bezzwłocznie wzywać pogotowie ratunkowe. I chciałbym tutaj obalić pewnego rodzaju mity, które istnieją w, jakby to powiedzieć, może tylko w naszym społeczeństwie, ale które w ogóle istnieją wśród ludzi, że osoba, która doznała udaru, należy jej przekłuć opuszki palców. Nie wiem za bardzo, jaki to by miało sens. Starałem się gdzieś poszukać to w badaniach naukowych. Nigdzie nie mogłem znaleźć, że tak powiem, etiologii tej myśli terapeutycznej. Nie ma ona żadnego odzwierciedlenia na stan rzeczywisty. Nie wpływa ona w żaden sposób na to, jak, że tak powiem, no, w ten sposób po prostu nie wyleczymy udaru. No dodatkowo kwestie typu masowanie ręki, przeczekanie objawów, to też ze względu na to, że osoby boją się, że jak wezwę karetkę, to co się stanie, jeśli to nic poważnego, obciążą mnie kosztami. Proszę Państwa, to jest kwestia, że tak powiem, to myślę, że nie powiem tego nad wyraz, ale że to jest po prostu kwestia życia i śmierci, prawda? My odpowiednio zawiadamiając służby medyczne, oni wiedzą, jak sobie radzić z udarem, oni wiedzą, jakie procedury wdrożyć, no tylko to też wymaga czasu, prawda? Także musimy im zaufać, odpowiednim służbom medycznym, które mają w tym odpowiednią wiedzę i odpowiednią wprawę, żeby nas leczyć. Okej, teraz pytanie. Co się dzieje z osobą, która dostała udaru? Jak to wszystko wygląda? Jak to przebiega w naszej służbie zdrowia i z punktu widzenia rehabilitacyjnego? Ogólnie wygląda w ten sposób, że osoba, która trafiła do szpitala po udarze, trafia na oddział udarowy. Na tym udarowym średnio przebywa w okolicach od 9 do 14 dni. I na tym oddziale tak naprawdę medycy, lekarze walczą o życie pacjenta, o ustabilizowanie jego stanu i o to, żeby po prostu pacjent nie zmarł, prawda? Także tutaj często jest tak, że gdzieś tam osoby mówią, że no na oddziale udarowym niestety nie było rehabilitacji, nie było pracy z tym pacjentem. I tak jak mówię, to nie tak do końca tak wygląda, ponieważ oddział udarowy nie jest oddziałem, gdzie nie jest oddziałem rehabilitacji neurologicznej, tam walczy się o życie pacjenta. Oczywiście tam też są wdrażane odpowiednie procedury rehabilitacyjne, chociażby stopniowa pionizacja pacjenta, gdzie na początku pacjenta z pozycji leżącej sadza się, a następnie pionizuje do pozycji wysokiej stojącej. Ale także tutaj na etapie oddziału udarowego u pacjenta stosuje się pozycje ułożeniowe,
które zapobiegają po pierwsze powstawaniu przykurczą, zapobiegają powstawaniu odleżynom, zapobiegają powstawaniu wygórowanym odruchom mięśniowym, co jest bardzo istotne i które, co będzie bardzo istotne na dalszych etapach rehabilitacji, ponieważ jeśli bezpośrednio po udarze dojdzie, przypuśćmy, do wytworzenia odleżyny, no to niestety proces, że tak powiem, gojenia takiej rany, odleżyny, no jest długi i znacząco wpływa nam na wydłużenie rehabilitacji, na jej opóźnienie, więc no wiadomo, że na dalszych etapach z tym pacjentem nie będziemy w stanie tak intensywnie pracować, jak gdyby tej odleżyny nie miał. Ale okej, przejdźmy do tego, co się dzieje po tym, jak pacjent, że tak powiem, po tych, przypuśćmy, jeśli spędził na oddziale udarowym 14 dni, co dalej, jeśli zostanie wypisany? No niestety tutaj szpitale nie mają, jakby to powiedzieć, obowiązku informowania pacjenta, członków rodziny pacjenta, co dalej, jakie ma możliwości. Oczywiście czasami się to zdarza i bardzo szanuję takie osoby, które informują i pomagają pacjentom i członkom ich rodziny, co mogą zrobić dalej. W przeciągu bodajże tutaj miesiąca, chociaż tak naprawdę mówi się też, że w przeciągu 14 dni powinien zostać złożony wniosek do oddziału rehabilitacji neurologicznej przez członków bądź przez samego pacjenta. No i niestety, tutaj słyszałem różnego rodzaju informacje, że jeśli ten okres 30 dni zostanie przeoczony, niezależnie od jakiegoś, tak powiem, usprawiedliwienia, czy pacjent tutaj był, być może dostał jakąś infekcję, został uziemiony w łóżku, został chory, no tutaj niestety nie ma żadnego usprawiedliwienia i często te osoby podobno, z tego co słyszałem, nie są przyjmowane, są przenoszone jakby do tej tabelki pacjentów przewlekłych, którymi należy się ta rehabilitacja na oddziale neurologicznej, ale jeśli tutaj, tak jak mówię, warto, za chwilę pokażę też na następnym slajdzie taki informator o tym, gdzie możemy znaleźć oddział rehabilitacji neurologicznej i jak go szukać, że to wszystko, że tak powiem, dalej będzie zostanie przedstawione i będą Państwo mieli możliwość zapoznania się z tym i wsparcia się o to, gdzie, że tak powiem, szukać dalszej pomocy. Ale przejdźmy dalej, tak? Tutaj osoba, która w przeciągu tych 14 dni na przykład złoży wniosek, dostanie się na oddział rehabilitacji neurologicznej, no już tutaj intensywnie pracuje z fizjoterapeutami. Tutaj ten okres, w którym ten pacjent będzie przebywał na tym oddziale, też jest zależny no, od samego ośrodka, tak? Tutaj od lekarzy, od tego, jak pacjent rokuje, jakie ma możliwości, jak pacjent współpracuje. I z tego, co tutaj jakby to powiedzieć, zaczerpnę informacji, ta rehabilitacja może trwać do okresu 16 tygodni, jest refundowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia i w tym okresie no, po prostu pacjent ćwiczy. No niestety też są takie sytuacje, że pacjent już z góry nie klasyfikuje się na oddział rehabilitacji neurologicznej i są to sytuacje typu, kiedy pacjent nie jest ustabilizowany kardiologicznie, kiedy pacjent jest niezależny od tego, że powiem, ruchy tracheotomicznej i od respiratora, kiedy pacjent ma wszelkiego rodzaju, przypuśćmy, zakażenie dróg moczowych, to wtedy ci pacjenci są no niestety odrzucani i nie są przyjmowani na oddział rehabilitacji neurologicznej i wtedy rodzina no, szuka pomocy, tak? Co możemy zrobić, gdzie możemy zaczerpnąć, uzyskać rehabilitację. I tutaj tak naprawdę z pomocą przychodzi nam rehabilitacja domowa, bądź też zakłady opieki leczniczej, prawda, gdzie tutaj fizjoterapeuci też odgrywają znaczącą rolę w tym procesie rehabilitacji, pracując z pacjentami, którzy są w znacznym, przypuśćmy, stanie otępienia, którzy nie zostali przyjęci właśnie na oddział rehabilitacji neurologicznej z różnych czynników, czy też właśnie ta rehabilitacja domowa, prawda, tutaj na oddział rehabilitacji, na oddział, żeby zostać zakwalifikowanym na rehabilitację domową, pacjenci mają rok, żeby już tak powiem, dostać na taką rehabilitację jako pacjent ostry. Wiadomo, że też jakby tutaj pracuję z pacjentami na zasadzie rehabilitacji domowej, jeżdżę na tak zwane domówki, więc fajnie, jeśli pacjent, że tak powiem, uzyska grupę, jakby to powiedzieć, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, jakikolwiek, zwłaszcza stopień znaczny, wpływa nam na to, że pacjent ma
z tego, co mówią przepisy NFZ, nielimitowany dostęp do świadczeń rehabilitacji domowej, czyli my rehabilitanci, no ja na przykład mam takiego pacjenta, do którego dojeżdżam codziennie, prawda, i od kilku lat pracuję z tym pacjentem, to jest pacjent ze znacznym stopniem niepełnosprawności, tak więc ta rehabilitacja jest jak najbardziej możliwa, dostępna, warto, że tak powiem, poszukać zakładów, które świadczą usługi rehabilitacji domowej w swoim mieście. No są to kwestie zróżnicowane, bo wiem, że w zależności od miasta te możliwości są albo ograniczone, albo są bardziej dostępne. W przypadku tutaj, jak ja mieszkam w Krakowie, to tej rehabilitacji domowej, dostępu do rehabilitacji domowej, myślę, że nie ma jakiegoś takiego większego problemu. Osoby, które doznały udaru, są w tej fazie ostrej przyjmowane, zarówno w fazie ostrej, jak i w fazie przewlekłej. Także z takimi osobami pracujemy. Tutaj też warto poruszyć ten temat, że często osoby, które wychodzą z oddziału udarowego, bądź rodzina zabiera ich z oddziału udarowego, mają przeświadczenie na zasadzie tutaj przypuśćmy, powiem na zasadzie, jakby to powiedzieć, babci. Oczywiście jest to sytuacja stricte wymyślona, fikcyjna, gdzie często spotykam się z tym, że na przykład babcia przyjechała do domu po oddziale udarowym i myślę sobie, okej, no teraz niech babcia odpocznie, niech babcia poleży, za miesiąc rozpocznie rehabilitację domową. I teraz może to być, że tak powiem, zgubne, ponieważ po pierwsze, trzeba, jakby to powiedzieć, załatwić papierologię, czyli osoba, nie wiadomo, jaki będzie okres czekania na taką rehabilitację. Po drugie, tak jak mówiłem, ten okres miesiąca, jeśli upłynie, osoba nie dostanie się już na oddział rehabilitacji neurologicznej, czyli to też kolejna możliwość rehabilitacji, jakby możliwość takiej rehabilitacji odpadnie tej osobie. Natomiast w rehabilitacji domowej, no może tutaj czekać miesiąc, dwa, może czekać w zależności od dostępności, może być różny okres czekania na taką rehabilitację, a proszę pamiętać, że no niestety, po udarze mózgu nasz mózg ma zdolność do tworzenia nowych połączeń, takie jakby to się nazywa zjawisko neuroplastyczności, gdzie my możemy w jakiś sposób odbudowywać pewnego rodzaju funkcje, odbudowywać, jakby usprawniać pacjenta poprzez właśnie to zjawisko tej neuroplastyczności. Kiedyś usłyszałem fajne porównanie, gdzie to jest jak na zasadzie takiego zawalonego mostu, tak? Most się zawali, więc my automatycznie w nawigacji szukamy możliwości, jak inaczej dotrzeć w dane miejsce. I tak właśnie działa mniej więcej nasz mózg, że on różnymi drogami stara się odbudować te połączenia, uzyskać tą funkcję, którą utracił, poprzez właśnie rehabilitację, poprzez stymulację tego pacjenta. No i tutaj jakby pamiętam, jak kiedyś w trakcie studiów mówiło się, że okres tej takiej neuroplastyczności, wzmożonej neuroplastyczności trwa w przedziale od roku do dwóch lat. No i niestety to jest nieprawdziwe, bo teraz okazuje się, publikują badania naukowe, że ten okres wzmożonej neuroplastyczności mózgu trwa kilka miesięcy, więc to jest kilka miesięcy, gdzie my musimy intensywnie pracować z pacjentem, żeby te funkcje utracone odzyskać. Niestety kiedyś też panowało takie przekonanie, że tych funkcji no nie da się odzyskać. Teraz mamy tą wiedzę, że poprzez odpowiednio dobraną rehabilitację jesteśmy w stanie pewnego rodzaju te deficyty utracone odzyskać. Plus tutaj no chciałbym zaznaczyć, tak, bo też często spotykam się jako rehabilitant domowy z taką sytuacją, że rodzina chce we wszystkim pacjenta wyręczać. Czyli przypuśćmy tutaj, nie wiem, podam jakiś przykład, też całkowicie wymyślony, dobór imion też jest, że tak powiem, losowy. Pan Adam, który jest po udarze. Pan Adam jest osobą, która, przypuśćmy, wyszła z oddziału udarowego, przeszła przez oddział rehabilitacji neurologicznej, jest osobą, która jest, jakby to powiedzieć, samodzielną, w pewnym sensie potrafi siadać, potrafi przesiadać się na łóżko, na wózek, potrafi ten transfer łóżko-wózek jest sprawny. Osoba w jakimś stopniu, że tak powiem, jest sprawna, samodzielna, zdolna do samodzielnej pionizacji i
ma deficyty, przypuśćmy, w obrębie prawej kończyny górnej, prawda? Ze względu na to, że przeszła udar. No i tutaj często rodzina jakby chce na przykład zrobić sobie coś do jedzenia, prawda? Jakąś kanapkę, zaparzyć herbatę, cokolwiek. Oczywiście tutaj może rzeczywiście herbata nie jest dobrym pomysłem, bo tutaj jeśli ten deficyt ruchowy jest duży, to rzeczywiście, żeby pacjent się nie oparzył. Ale zmierzam do tego, że często te osoby mówią: no ale Adaś, usiądź, ja ci zrobię, ja cię wyręczę. I to jest niestety krzywdzące dla tych osób, bo tutaj te osoby też muszą mieć takie poczucie sprawczości, że one są zdolne do czegoś, tak? Będziemy zaraz poruszać też temat tego, jakie są powikłania po udarze, gdzie chociażby tutaj pacjenci no, po udarze bardzo często doznają schorzenia, które no, nazywają depresją, prawda? To wynika z tego, że no, jakby to powiedzieć, no, w ciągu kilku minut, w ciągu dosłownie chwili z osoby pełnosprawnej, która przypuśćmy biegała, która chodziła po górach, taka osoba stała się osobą, która została w pewnym sensie zależna od pomocy innych osób, prawda? Więc tym osobom należy pomagać, ale nie należy ich wyręczać. To znaczy tutaj, jakby to powiedzieć, ogólnie patrząc z takiego punktu widzenia rehabilitanta, też chciałbym no, tutaj zachęcić do tego, że chociażby jak na przykład pacjent jest, na przykład bardzo chętnie, bardzo cieszę się, kiedy rodzina chce uczestniczyć w rehabilitacji. Wtedy rodzina może obserwować, jak pracuje z pacjentem, w jaki sposób, jak stymuluje pacjenta. Ja też lubię tłumaczyć właśnie dlaczego, co, jak robię, w jakim celu, tak żeby te osoby gdzieś w jakiś sposób mogły odwzorować to, prawda? Ja też zawsze staram się pacjentowi dawać jakieś takie zadanie domowe. Oczywiście nie mówię o takich zadaniach typu 4-5 ćwiczeń, tylko jedno ćwiczenie, które w ciągu tego popołudnia pacjent jest w stanie wykonać w dużej liczbie powtórzeń, bo też proszę pamiętać, tutaj no niestety pacjent neurologiczny, pacjent po udarze, rehabilitacja takiego pacjenta przebiega w zupełnie inny sposób niż pacjenta ortopedycznego. To znaczy tutaj, żeby odbudować daną funkcję, daną, że tak powiem, no właśnie funkcję daną, jakby to powiedzieć, jakby wzmagać, jakby budować tę neuroplastyczność mózgu, wykorzystać ją, przepraszam najmocniej, wymagane jest od kilkuset do tysiąca powtórzeń, kilka tysięcy powtórzeń, także ten pacjent naprawdę, myślę, że nawet nie chciałbym, że tak powiem, być zrozumianym, ale osoba, która jest po udarze, z automatu staje się sportowcem. Ta osoba po prostu codziennie musi ćwiczyć, ona musi wykonywać setki, jak nie tysiące powtórzeń po to, żeby dana funkcja została odzorowana, żeby ona została uzyskana, prawda, odbudowana. Także tutaj też myślę, że opowiem, bo to właściwie temat rehabilitacji takiego pacjenta jest dość obszerny i tak naprawdę moglibyśmy o nim rozmawiać przez dniami i nocami i po 5 dniach doszlibyśmy do tego, że tak naprawdę, tak jak mówię, każdy pacjent poudarowy jest inny, zmaga się z innymi problemami życia codziennego, z innymi różnymi deficytami, o czym też będzie zaraz mowa, więc rehabilitacja też jest tutaj zależna od tego, jaki poziom, że tak powiem, samodzielności, jaki poziom, jakie funkcje posiada pacjent na danym etapie. I też no, czasami nie każdy pacjent, że tak powiem, rokuje w sposób optymistyczny, to znaczy może nie chce być zrozumiany. Każdy pacjent ma jakiś potencjał rehabilitacyjny, czyli chociażby nawet pacjent, który jest pacjentem leżącym, pacjentem, jakby to powiedzieć, sadzanym, ale utrzyma tą pozycję, też ma potencjał, prawda? My możemy tego pacjenta chociażby nauczyć, jak samodzielnie obracać się w łóżku, jak zmieniać te pozycje, samodzielnie pozycje ułożeniowe, jak stymulować się, jak powiedzieć, jak stymulować tego pacjenta, żeby on z osoby sadzanej stał się osobą, która potrafi samodzielnie usiąść, więc ta osoba ma potencjał rehabilitacyjny, prawda? Bo jakby to powiedzieć, patrząc na aspekt funkcjonalny, osoba, która nie będzie stawała, nie będzie chodziła, ale będzie samodzielnie obracała się w łóżku, po pierwsze zmniejsza ryzyko odleżeń, prawda? Więc tutaj zamyka sobie wrota do tej głównej infekcji właśnie przez nasz układ skórny, gdzie często dochodzi do zakażenia właśnie w wyniku odleżeń.
dodatkowo ta osoba może wspierać osoby, które się nim opiekują, to znaczy przypuśćmy, no często osoby, które gdzieś, że powiem, no są osobami ciągle leżącymi, są osobami zapampersowanymi, więc no, zmiana takiego pampersa też jest wysiłkiem, prawda? Zwłaszcza, że często, tak jak mówię, no w tej rehabilitacji domowej zmagam się z tym, że osoby, które opiekują się pacjentem, osobą po udarze, to są członkowie rodziny, to też są osoby starsze, które no, co innego jest, jak, które nie dysponują taką siłą, nie mają takiej jakby tężyzny fizycznej, tak jak przypuśćmy osoby młode, prawda? Ja jako rehabilitant, no mam 26 lat, jestem osobą aktywną fizycznie, uprawiam sport, więc dla mnie niektóre rzeczy nie są problematyczne, natomiast co innego, kiedy rozmawiam z osobami starszymi i one po prostu już mówią, że one nie mają siły, bolą ich kończyny górne, boli ich kręgosłup. Też wtedy pokazuję, w jak ergonomiczny sposób pracować z takim pacjentem, jak w taki ergonomiczny sposób tego pacjenta obracać, przypuśćmy, czy sadzać, tak żeby niestety też nie traumatyzować własnych, że tak powiem, własnego organizmu, prawda, chociażby własnego kręgosłupa, czy własnych rąk, kończyn dolnych. Także tutaj myślę, że też fajnie byłoby, jakby to powiedzieć, to też każdy jakby terapeuta inaczej podchodzi do pracy z pacjentem. I tak mówię, ja lubię też pracować tutaj z członkami rodziny i fajnie byłoby, gdyby tutaj też jakby z takiej innej strony taki apel do osób, które mają takiego pacjenta, że tak powiem, pod swoim, taką osobę pod swoim dachem, żeby zapytały się rehabilitanta, że na zasadzie, co ja mógłbym zrobić, żeby pomóc sobie i pomóc tej osobie. I przyznam szczerze, że chyba jeszcze nigdy nie spotkałem się z tym, żeby jakiś rehabilitant odmówił pomocy, żeby nie pokazał. Czasami może rzeczywiście gdzieś to nie było wyjście z inicjatywy terapeuty, ale zawsze mi się wydaje, że jesteśmy taką grupą, która stara się pomóc innym osobom. No też myślę, że to jest takie powołanie w tej pracy, żeby tutaj tym osobom pomóc i też pomóc członkom rodziny, więc wydaje się, że warto chociażby taką jednostkę terapeutyczną, czy dwie, czy trzy, poświęcić na to, żeby nauczyć członków rodziny, jak pacjenta obracać, jak pacjenta sadzać, jak pacjenta pionizować, jak z nim ćwiczyć, chociażby to właśnie, tak jak mówię, jedno ćwiczenie, które tutaj pacjenci będą wykonywali po zakończonej rehabilitacji, tak aby ten pacjent wracał do sprawności. Już tutaj chciałbym powiedzieć a propos takiej jednej, jakby to powiedzieć, fajnej rzeczy, która w tym wszystkim, że tak powiem, złym, a propos udaru mózgu nas spotkała, to jest Fundacja Udaru Mózgu. Tutaj na slajdzie jest podany numer telefonu, który jest taką, jakby to ująć, infolinią udarową. Myślę, że to jest taka reklama tej fundacji, ale po prostu polega na tym, że dzwoniąc pod ten numer, mamy, przypuśćmy, dzwoniąc pod ten numer możemy uzyskać wszelkiego rodzaju informacje, jaką pomoc możemy uzyskać, co możemy zrobić, jakie powinniśmy podjąć dalsze kroki, żeby chociażby właśnie dostać skierowanie na oddział rehabilitacji neurologicznej, co zrobić, żeby dostać, że powiem, fizjoterapeutę z ramienia rehabilitacji domowej. Tak więc oni tutaj naprawdę, że tak powiem, robią fenomenalną robotę, więc tutaj myślę, że naprawdę warto w razie jakichkolwiek pytań, czy to u pacjenta, który jest pacjentem ostrym, czy u pacjenta, który jest pacjentem przewlekłym, warto się kontaktować z tą infolinią, na tą infolinię z Fundacją Udaru Mózgu i oni odpowiedzą na wszelkiego rodzaju pytanie. Idąc dalej, chciałbym przedstawić tutaj właśnie o takiej stronie jak informator terminów leczenia z ramienia Narodowego Funduszu Zdrowia. Informację tą możemy właśnie znaleźć na stronie naszego NFZ-u, na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia, gdzie możemy wyszukać chociażby właśnie tutaj, jakiego świadczenia szukamy, czyli rehabilitacji neurologicznej w warunkach stacjonarnych. Możemy wpisać konkretne województwo, miejscowość i na podstawie dzisiejszej daty wyszuka nam najbliższe możliwe terminy oraz ośrodki, które działają w zakresie rehabilitacji neurologicznej, czyli właśnie tego świadczenia, którego wyszukujemy. Jest to o tyle fenomenalne, że tak jak widzimy, mamy zarówno podany numer kontaktowy, lokalizację, jak i prawdopodobny pierwszy wolny termin, gdzie ten pacjent może zostać przyjęty. Jest to o tyle istotne, że często osoby
nie wiedzą, gdzie tak naprawdę szukać tej pomocy, prawda? Gdzie dany oddział rehabilitacji neurologicznej się znajduje. I tutaj właśnie na pomoc wychodzi nam NFZ z tą stroną, gdzie warto kontaktować się z danym oddziałem i pytać o możliwości i procedury, jakie trzeba podjąć, żeby przyjąć pacjenta na oddział rehabilitacji neurologicznej. Idąc dalej, jakie są skutki udaru, z czym związana jest ta choroba? No niestety skutków udaru jest mnóstwo, począwszy od tego, że to, który chociażby, jakby to ująć, często pacjenci zastanawiają się, czy każdy udar, właśnie pacjenci, zacytuję, pacjenci pytają się mnie, czy wszyscy, też nie jest zrozumiane, to jest cytat, czy wszyscy są takimi kalekami jak ja, czy wszyscy mają takie same problemy? To wszystko zależy. To wszystko zależy od tego, jaki to był udar, czy był krwotoczny, czy był niedokrwienny, jaki obszar został zajęty, że tak powiem, tą chorobą, tym niedokrwieniem bądź krwotokiem w naszym mózgu, gdzie chociażby tutaj możemy, że tak powiem, wymienić uszkodzenie płatu czołowego, prawda? Gdzie u takiego pacjenta możemy zaobserwować zmiany zachowania oraz osobowości. I wynika to z tego, że kora przedczołowa odgrywa istotną rolę w kontroli naszych zachowań. Uszkodzenie tego obszaru właśnie może powodować problemy z kontrolowaniem gniewu, emocji, czy też jakby nieodpowiednich zachowań społecznych. I u takich osób nie muszą, ale mogą pojawić się problemy z uwagą oraz samokontrolą, prawda? Takie osoby mogą często artykułować, jakby to powiedzieć, no, niecenzuralne słowa w kierunku naszym, w kierunku członków rodziny, ale wynika to właśnie z tego, że został uszkodzony ten płat czołowy. No i to też jakby to często jakby ta niewiedza, ta nieświadomość wiąże się, przekłada się na frustrację członków rodziny, prawda, gdzie oni nie są świadomi tego, oni też się denerwują i no dochodzi do niestety nieprzyjemnych sytuacji w takim że tak powiem, miejscu zamieszkania, prawda, między członkami rodziny. Także mi się wydaje, że tutaj takie kwestie jak właśnie objawy, skutki udaru powinny też być poruszane. Dodatkowo u osób z płatem czołowym warto też to wiedzieć, prawda? Mogą pojawić się problemy z funkcjami poznawczymi, czyli typu planowanie, podejmowanie samodzielnych decyzji, wykonywanie złożonych zadań, czy też problemy z motywacją oraz przyjmowaniem inicjatywy. Dla płata czołowego możemy wymienić konsekwencje takie jak zaburzenia odczuwania dotyku, temperatury, bólu. Wynika to z tego, że w płatach ciemieniowych znajduje się kora somatosensoryczna i jest ona właśnie odpowiedzialna za przetwarzanie informacji dotyczących chociażby właśnie dotyku, temperatury i bólu. I uszkodzenie w tym obszarze może powodować patologię i zaburzenie w zakresie analizy bodźców czuciowych. Też ten aspekt wymaga zrozumienia, bo czasami, no, tak jak mówię, no, coś, co jakby mózg możemy porównać do naszego komputera, można porównać do komputera, który steruje całością, prawda? Czyli kontroluje wszystko to, co jest do niego podpięte. I tak działają wszystkie nasze struktury. I teraz na przykład, jeśli dojdzie do uszkodzenia właśnie kory somatosensorycznej, czuciowej i przypuśćmy, może dojść do zaburzenia przetwarzania bólu. Często jest tak, znaczy właściwie często, czasami zdarza się tak, że osoby mają zjawisko takiej alodynii, czyli jakby to powiedzieć bodziec, który nie jest bólowy dla nas w normalnych warunkach, w wyniku uszkodzenia właśnie tych struktur nadrzędnych powoduje to, że niestety te osoby odczuwają ból i chociażby odczuwają go w wyniku dotyku, w wyniku głaskania. I to też często wiąże się z frustracją osób, że no ale jak, przecież ja cię tylko dotknąłem, dlaczego ty krzyczysz? Także to też wymaga zrozumienia. U osób z płatem ciemieniowym mogą pojawić się problemy z orientacją przestrzenną, trudności w ocenianiu odległości, lokalizacji przedmiotów w przestrzeni. Też trzeba być świadomym tego. Trzeba uważać, żeby takie osoby, sięgając po coś, chociażby nie spadły z krzesła, bo uważają, że przedmiot jest blisko, wysuną się za daleko, nie mają, że tak powiem, odpowiedniej stabilizacji, no i niestety upadną. Dodatkowo to będzie zaraz o tym, co będę mówił, prawda? Tutaj mamy wymieniony objaw, jakby to powiedzieć, zespół zaniedbywania połowicznego i często właśnie on pojawia się w wyniku zaburzenia właśnie uszkodzenia płatu ciemieniowego, ale o tym, czym jest sam zespół zaniedbywania połowicznego, poruszymy dalej.
wracając dalej do płatu chociażby skroniowego, kora mózgowa znajdująca się w płacie skroniowym odpowiada za odbieranie i przetwarzanie bodźców słuchowych, dźwięków, które docierają do nas. Uszkodzenie w tym miejscu może powodować to, że może powodować afazję czuciową, czyli afazję, którą nazywamy afazją wynikającą z uszkodzenia ośrodków Wernickiego, tak? Neurologa, który badał to jakby to powiedzieć, te struktury mózgu, i w wyniku tego te osoby nie rozumieją tego, co my do nich mówimy, tak? Mają zaburzony kontakt ze światem zewnętrznym, mają problemy z rozumieniem mowy. Tak, wracając tutaj właśnie do płata jeszcze tej skroniowego, u osób, przepraszam, ciemieniowego, u osób, których doszło do uszkodzenia płata ciemieniowego, tam znajdują się struktury, które są zwane ośrodkiem Broki. Jest to ośrodek, który odpowiada za możliwości artykulacyjne, prawda? Za generowanie naszej mowy. Więc te osoby, które doznały też tutaj właśnie udaru w płacie ciemieniowym, mogą mieć problemy z prawidłowym porozumiewaniem się z nami. Te osoby oczywiście rozumieją, co my mówimy, ale mają problem z artykulacją, prawda? Z porozumiewaniem się z nami. No i niestety, co też czasami się zdarza, ale jeśli dojdzie do uszkodzenia zarówno właśnie tutaj ośrodka Broki oraz ośrodka Wernickiego, dochodzi do afazji globalnej, afazji mieszanej, która wpływa w ten sposób, że ani osoba nie jest w stanie zrozumieć, co my do niej mówimy, ani nie jest w stanie porozumieć się z nami. To jest już wtedy bardzo ciężka sytuacja, gdzie ja staram się też wspomagać się różnymi takimi piktogramami w komunikacji z takim pacjentem, bo tacy pacjenci też się zdarzają i, że tak powiem, to się sprawdza. Staram się, że tak powiem, to cały czas powiedzieć tym, że bodźcuję, tak, dany piktogram pokrywam z danym słownictwem, prawda, z danym, jakby to powiedzieć, z daną komendą, tak więc staram się też tego pacjenta w ten sposób stymulować. Dodatkowo uszkodzenie płata skroniowego może powodować do deficytów pamięci. Tutaj trzeba mieć na uwadze to, że w płacie skroniowym znajduje się hipokamp, który jest odpowiedzialny za formowanie i przechowywanie naszych wspomnień, także to też jest istotne. Mogę jeszcze opowiedzieć, to już tak szybko pokrótce, chociażby jak wygląda pacjent po urazie płata potylicznego. Tam już znajdują się ośrodki naszej kory wzrokowej, które są odpowiedzialne za wzrok, prawda? U osób, które doszło do uszkodzenia płata potylicznego, mogą pojawić się różnego rodzaju problemy, chociażby właśnie ze wzrokiem. I istotną też myślę, że strukturą jest nasz móżdżek, który odpowiada między innymi za procesy koordynacji ruchowej. Te osoby, które doznały proces, jakby to powiedzieć, udaru w obrębie móżdżku, mają znaczne problemy, deficyty ruchowe, mają problemy z wykonywaniem naprzemiennych ruchów. Bardzo często ten chód jest, jakby to powiedzieć, osoby mają problem ze znalezieniem równowagi, ten chód jest niepewny. Mówi się, że to jest chód marynarski. Definiuje się to z tego względu, że możemy sobie to zobrazować, że ta osoba czuje się, jakby była na łodzi, która cały czas się przychyla i próbuje znaleźć tą równowagę, prawda? Dlatego to niestety myślę, że warte jest zrozumienia, z czym się wiąże uszkodzenie danej struktury w mózgu i na to, jaki może mieć ona wpływ. Wracając dalej, idąc dalej ze skutkami udaru. Udar może wiązać się z tym, że powstanie nam może wytworzyć hemiplegię lub tetraplegię. Hemiplegia jest to uszkodzenie, często jak widzimy, uszkodzenie jednej połowy naszego ciała. Często wynika to z tego, że półkula mózgu, przypuśćmy, nasza lewa półkula mózgu zaopatruje naszą prawą stronę ciała, kontroluje naszą prawą stronę ciała, prawda? I teraz jeśli dojdzie do uszkodzenia w obrębie lewej półkuli, to objawy będą widoczne po stronie prawej. Natomiast jeśli prawa półkula mózgu zostanie zajęta udarem, to skutki będą widoczne po stronie lewej. I to nazywamy hemiplegią, tak? Czyli takim niedowładem,
porażeniem, bądź porażeniem, zależy od tego, jaki był udar i jakie są skutki, może dojść do właśnie niedowładu bądź porażenia w obrębie danej strony, bądź też może dojść do tetraplegii, czyli to jest moment, w którym no niestety cztery kończyny, czyli obydwie kończyny górne i obydwie kończyny dolne są zajęte niedowładem bądź porażeniem. Może to wynikać chociażby w wyniku, tak jak mówię, udar jest predykcją do powstania kolejnego udaru, więc osoba, która dostała już kiedyś udaru, jest narażona jeszcze bardziej na powstanie kolejnego udaru. Mamy też coś takiego w medycynie, jakby zdiagnozowanego jako przemijający udar niedokrwienny. Jest to udar, którego objawy trwają poniżej 24 godzin. Nie ma on, że tak powiem, skutków takich jak normalny udar, ale, bo tutaj mówię, przemijają one po 24 godzinach, ale może on być predykcją, może on być takim znakiem ostrzegawczym, że gdzieś w naszych strukturach mózgu dzieje się coś nieprawidłowego, gdzieś tam nasz układ naczyniowy jest niedrożny, gdzieś może dojść w przyszłości do tego udaru właściwego. I no często, tak jak mówię, no udar będzie zwiększał ryzyko kolejnego udaru. I teraz jeśli przypuśćmy, jeśli dojdzie do udaru w lewej półkuli mózgu, następnie dojdzie do udaru w prawej półkuli mózgu, może dojść do tego, jakby powiedzieć, niedowładu bądź porażenia czterokończynowego. Z tym też trzeba mieć świadomość. Stąd ważne były te czynniki, prawda, jakby modyfikowalne i niemodyfikowalne i diagnostyka medyczna pod tym względem. Dodatkowo może pojawić się afazja, prawda, czyli tutaj zarówno jakby czuciowa, jak i ruchowa, czyli problemy z rozumieniem w przypadku uszkodzenia ośrodków Wernickiego, gdzie osoba nie rozumie tego, co my do niej mówimy, bądź w wyniku uszkodzenia ośrodka Broki, gdzie ta afazja będzie wpływała nam na brak możliwości komunikacji ze światem, z otoczeniem, prawda? Dodatkowo może powstać coś takiego jak zespół zaniedbywania połowicznego. Tak jak mówiłem, tutaj bardzo często w wyniku uszkodzenia płata ciemieniowego w półkuli niedominującej, jeśli może dojść do powstania właśnie, jakby to powiedzieć, konsekwencją takich udarów w tym miejscu, może być zespół zaniedbywania połowicznego. Charakteryzuje się on tym, że osoba, która dostała takie udaru, traktuje stronę bezpośrednio porażoną, czyli przypuśćmy, jeśli moją półkulą niedominującą jest półkula prawa, i dostałem w niej udaru, objawy mam po stronie lewej, no to ja tą stronę lewą traktuję jako coś obcego, tak? Ci pacjenci bardzo często nie akceptują tej strony porażonej, bardzo często ją ignorują, one uważają, że to nie jest ich ręka, nie jest ich noga, one to kwestionują. I tutaj sposobem takiego dla was, dla osób, które mieszkają z taką osobą, które pracują z taką osobą, jest taka rada, że terapeuci bardzo często stymulują tą stronę, która jest objęta zespołem zaniedbywania połowiczego, w sposób następujący, że w większość rzeczy, chociażby na przykład, jak mówię, tak, tutaj moja lewa strona jest objęta takim zespołem zaniedbywania, to wszystkie rzeczy, bodźce dźwiękowe, bodźce ruchowe, czyli dotyk pacjenta, staram się stymulować pacjenta właśnie po tej stronie lewej. Też nie widzę problemu, że jeśli pacjent na przykład zostanie, będzie pacjentem, który jest pacjentem łóżkowym na danym etapie, żeby przypuśćmy, może to też tak zabrzmi nad wyraz, ale żeby przemeblować trochę mieszkanie na zasadzie, żeby telewizor czy też podawanie jedzenia stawiać po stronie lewej, tak, żeby ta osoba musiała, chcąc nie chcąc, stymulować tą stronę, żeby ona musiała, że tak powiem, no, pracować nad nią, prawda? Więc z takiego mojego punktu terapeutycznego to jest taka porada, żeby tego pacjenta w ten sposób aktywizować, w ten sposób. Dodatkowo może pojawić się jako skutek udaru objaw Pushera, objaw zaniedbywania, czyli ta osoba, ta strona, która, jakby to powiedzieć, została pośrednio, czyli nie bez, jakby mamy stronę, która została bezpośrednio i pośrednio objęta udarem. Bezpośrednio to jest właśnie ta strona porażona. I teraz mamy stronę pośrednio objętą, tak? I ta osoba, przypuśćmy, ta moja P
prawa strona, w moim przypadku, tak tutaj poruszyliśmy tę kwestię, jako mojego przypadku, jest zdrowa, tak? Prawa strona ciała jest sprawna funkcjonalnie. I te osoby, które mają taki objaw odpychania, bardzo często odpychają się prawą stroną, z prawą kończyną górną, prawą kończyną dolną, tak, to jest ukazane na zdjęciu, w kierunku strony chorej. I tutaj, tak jak mówię, no bardzo czasami się to zdarza, że tacy pacjenci są i jako rehabilitant też staram się przekazać rodzinie, jak bodźcować tego pacjenta, jak ustawiać tego pacjenta w tej osi pionowej, tak, w tej osi długiej, żeby ten pacjent był stymulowany w sposób prawidłowy, żeby ta osiowość została zachowana, żeby pacjent nie pobudzał cały czas tego objawu odpychania, prawda, żeby ten objaw się nie nasilał. Dodatkowo u osób, które zostały, że tak powiem, które zachorowały na udar, mogą pojawić się zaburzenia połykania. No niestety nasz język też jest mięśniem. Mięśnie, które mimicz naszej twarzy też są mięśniami, więc bardzo często no, terapeuci pracują nad tymi mięśniami. Są one niezwykle istotne ze względu na to, że zaburzona praca chociażby języka może wpływać na to, że osoby będą się krztusiły, te osoby będą miały problemy z przełykaniem, co później też się może przełożyć nam na chociażby jednostkę chorobową, jaką jest zachłystowe zapalenie płuc, co we wczesnym etapie rehabilitacji znacząco opóźnia nam rehabilitację i może powodować tym, że no pacjent będzie dłużej wracał do zdrowia, bądź wyczerpiemy ten jakiś tam potencjał czasowy neuroplastyczności mózgu, no i nie uzyskamy takich efektów, jakie moglibyśmy uzyskać z pacjentem. Bo też, a to poruszę za chwilę, kolejnym niestety nieprzyjemnym objawem jest objaw spastyczności. Objaw spastyczności wynika z uszkodzenia tego górnego motoneuronu, prawda, ruchowego, czyli tak naprawdę z uszkodzenia naszego ośrodkowego układu nerwowego, na które składa się mózg plus rdzeń kręgowy. Osoby, które borykają się ze spastycznością, mają wzmożone napięcie mięśniowe w obrębie tej strony, jakby to powiedzieć, bezpośrednio objętej udarem. No i niestety tutaj bardzo często ta spastyczność generowana jest między innymi przez niewłaściwe wzorce ruchowe, przez niewłaściwą opiekę, przez niewłaściwą pracę z pacjentem, przez zaniedbywanie tego pacjenta, gdzie na przykład pacjent, to też zaraz będziemy mówić, przy zaopatrzeniu ortopedycznym stymuluje sobie właśnie tą stronę porażoną, generując wzmożone napięcie mięśniowe, co nam się przekłada na, jakby to powiedzieć, na całą sylwetkę pacjenta, prawda? W Polsce mamy różne systemy, że tak powiem, począwszy od rehabilitacji, żeby pracować nad spastycznością, ale mamy jeszcze możliwości na zasadzie chociażby leczenia farmakologicznego. Tutaj lekarz neurolog bardzo często przepisuje baklofen w celu zmniejszenia wzmożonego napięcia mięśniowego, tylko też proszę pamiętać, że niestety baklofen, chociażby te jednostki farmakologiczne nie są, że tak powiem, złotym środkiem na ten objaw uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, ponieważ baklofen, jakby to ująć, nie wybiera sobie miejsca, do którego trafi, prawda? Czyli jakby to powiedzieć, zmniejszenie napięcia mięśniowego występuje na całym organizmie. To znaczy, jeśli przypuśćmy, jakby to może troszkę zabrzmi wśród moich kolegów i fizjoterapeutów w sposób nieprawidłowy, ale chciałbym to jakoś jakby uzmysłowić osobom, które nie wiedzą, czym jest spastyczność i jak oddziaływuje baklofen. Przypuśćmy, mamy 100%, to jest liczba, która jakby warunkuje nam prawidłowe napięcie mięśniowe. I teraz przypuśćmy prawą stronę, która nie została objęta udarem. Po tej stronie mam 100%, jakby moje napięcie mięśniowe klasyfikujemy na 100 punktów procentowych. Po stronie lewej, czyli bezpośrednio objętej udarem, gdzie doszło właśnie, zaczęła generować się spastyczność, to napięcie mięśniowe klasyfikujemy na poziomie 120-130 punktów procentowych. I teraz baklofen, przypuśćmy, obniży nam napięcie mięśniowe do o 20-30%, nie? I w takim razie strona bezpośrednio zajęta z tych 130 zjedzie nam na 110-100%, także to napięcie mięśniowe ulegnie redukcji.
ale niestety ulegnie nam też redukcji napięcia mięśniowe po stronie zdrowej. Tak więc te osoby będą miały problem ze stabilizacją, będą miały problem z tym pacjentem, no, bardzo często z takim pacjentem rozlewającym się, pacjentem, z którym bardzo ciężko jest pracować, ponieważ to napięcie mięśniowe nie jest, my tego pacjenta nie jesteśmy w stanie wyegzekwować takiego napięcia mięśniowego, jakiego byśmy chcieli. I drugą metodą, już taką selektywnie oddziaływującą na daną grupę mięśniową, jest leczenie toksyną botulinową, potocznie zwaną właśnie tutaj botoksem. Taką toksynę botulinową wstrzykuje się bezpośrednio w mięsień i ten mięsień po pewnym czasie, ogólnie mówiąc, po prostu się rozluźnia. Tutaj też jest istotna rehabilitacja zaraz po tym, żeby te efekty tej toksyny botulinowej, ponieważ ona nie trwa, to już nie jest, że tak powiem, dożywotni okres działania tej toksyny botulinowej, ona działa przez okres kilku miesięcy, więc tutaj no niestety musimy mieć tą świadomość, że rehabilitacja też jest istotna na tym etapie i trzeba prawidłowo pracować z taką kończyną, żeby wykorzystać potencjał, jaki stworzyła nam toksyna botulinowa, prawda? Tutaj na grafice mamy postać, która jest postać, jakby grafika, która jest bardzo takim klasycznym zobrazowaniem osoby po udarze. Postawę tą nazywamy postawą Wernickiego Mana. Charakteryzuje się na tym, że nasza kończyna górna ustawiona jest, może zobrazuję to na sobie, w takim ułożeniu. To znaczy, mamy przywiedzenie kończyny górnej w stawie ramiennym oraz rotację wewnętrzną. Staw łokciowy jest zgięty, następnie nadgarstek również zgięty, kciuk ustawiony w takim wewnętrznym ustawieniu i palce zgięte. Niestety powoduje to cały czas, jakby to powiedzieć, wyobraźmy sobie, jakbyśmy się czuli, gdybyśmy przez cały czas chodzili z jakimś złożonym napięciem mięśniowym, prawda? Jakbyśmy mieli cały czas trzymać jakieś mięśnie napięte. No powoduje to ból. I te osoby borykają się niestety z ogromnym bólem. No i tutaj właśnie na wczesnym etapie rehabilitacja odgrywa istotną rolę, chociażby właśnie ze względu na to, że te pozycje ułożeniowe, o których często właśnie wspominają rehabilitanci na początku, czy też prawidłowa praca z pacjentem neurologicznym, wpływa nam na to, że my nie wzmagamy tego napięcia mięśniowego, które będzie nam ponownie właśnie tutaj wpływało na tą spastyczność, prawda? Że ten pacjent będzie niestety musiał borykać się z problemami, które są związane ze spastycznością. Dodatkowo chociażby tutaj właśnie jakby zobrazowanie kończyny dolnej, gdzie ta noga jest ustawiona w przeprosie stawu kolanowego, w rotacji wewnętrznej i mamy ustawienie stopy końsko-szpotawej, co znacząco wpływa nam na chód tego pacjenta. Ta spastyczność będzie powodowała tym, że pacjent, bardzo często widzimy tą postać, jak osoba podpiera się na lasce, a drugą nogą robi taki ruch obwiedzenia, żeby przełożyć nogę, żeby zrobić krok. Więc to też no, związane jest właśnie ze spastycznością. Tak jak mówię, w Polsce no, mamy teraz jest to bardzo, że tak powiem, popularne i wiem, że środki tego typu leczenia są wystarczające, więc warto poszukać, że tak powiem, w swojej okolicy ośrodków, które specjalizują się, które dysponują taką możliwością terapeutyczną właśnie jak ostrzykiwanie toksyną botulinową. Myślę, że naprawdę warto i z takimi pacjentami też miałem do czynienia i naprawdę myślę, że warto tym tematem się zainteresować, jeśli u nas, wśród naszego członka rodziny czy tam wśród znajomych jest taka osoba. Myślę, że warto ten temat poruszyć, żeby skonsultowała to z lekarzem neurologiem, czy warto byłoby wdrożyć taką formę leczenia. Dodatkowo, tak jak mówiłem, mamy taki demon neurologii, który jest depresją. Pacjent, który no, dostaje udaru, bardzo często jest też pacjentem, który nie tylko funkcjonalnie, fizycznie jest, jakby to powiedzieć, może nie to, że niepełnosprawny, co niesprawny funkcjonalnie, co jeszcze no, niestety dochodzą do tego problemy natury psychologicznej, prawda? Ta osoba nie jest chętna do pracy, ta osoba nie chce współpracować. No, co też znacząco wpływa nam na wydłużenie tego okresu rehabilitacji, znacząco zmniejsza nam ten potencjał tego pacjenta. I prawidłowo dobrana rehabilitacja odgrywa też tutaj znaczącą rolę i wsparcie rodziny. To, jak rodzina jest istotnym czynnikiem, to ja zawsze będę powtarzał, bo widzę to po pracy z pacjentami, gdzie rodzina rzeczywiście temu pacjentowi chce pomagać, współpracuje, gdzieś tam stosuje się właśnie do tych zaleceń, które kieruje w ich stronę.
to ci pacjenci po prostu no, wracają, mają większą, jakby to powiedzieć, wolę walki, prawda? Niż tak jak mówię, gdzie ci pacjenci są po prostu odpychani gdzieś tam na boczny tor, gdzie oni po prostu są na zasadzie dobrze, poleż sobie, poglądaj telewizję, wrócę za 5-6 godzin. I tak wygląda dzień w dzień, prawda? Więc te osoby no niestety też borykają się właśnie z depresją. I tutaj też tym istotnym czynnikiem jest takie dawanie takiego, ja może też nie chcę być tej, może źle zrozumiany, ale pracując z pacjentami zawsze staram się dobierać rehabilitację w taki sposób, żeby dawać takie przysłowiowe ciasteczko w trakcie każdej rehabilitacji. To znaczy, żeby każde ćwiczenie, które wykonujemy, każdy, jakby to powiedzieć, dana koncepcja, którą sobie założyłem w pracy z pacjentem, dawała jakiś rezultat, tak? Żeby te małe takie rezultaty kierowały pacjenta do chęci, jakby kierowały taką chęć u pacjenta do dalszej pracy. Stąd też często właśnie, kiedyś właśnie czytałem książkę, jakby czytając książkę a propos PNF-u, no trafiłem na fenomenalny akronim koncepcji SMART, czyli to, jak powinna wyglądać praca z pacjentem właśnie, nie tylko neurologicznym, ale z każdym pacjentem, gdzie S to jest akronim od słowa sprecyzowany, czyli każda rehabilitacja powinna być stricte ukierunkowana pod danego pacjenta. Nie może być tak, że stosujemy jakiś magiczny tutaj, jakby to powiedzieć, repertuar ćwiczeń dla każdego pacjenta, tak? Każdy pacjent jest inny, każdy pacjent, zwłaszcza neurologicznie, jest inny, ma inne potrzeby dnia codziennego, ma inne deficyty funkcjonalne, jest zupełnie na innym poziomie sprawnościowym, prawda? Więc tutaj ta rehabilitacja powinna być stricte ukierunkowana pod jego problemy, pod co u jego pacjenta możemy osiągnąć. Dodatkowo akronim M, czyli mierzalny. Tak jak mówię, no tutaj każdy, że tak powiem, każda realizowana aktywność z pacjentem powinna mieć jakiś cel, ona powinna być w jakiś sposób, mieć możliwość przełożenia w sposób mierzalny, prawda? I nie mówię tutaj chociażby nie mówię jakby takich rzeczach typu, że mierzalny na zasadzie, że pacjent teraz może troszkę za daleko teraz brnę, trochę chciałem wyjść poza temat, ale może inaczej, może mierzalny na zasadzie, że jeśli pracujemy z pacjentem, który ma problem z schodem, chód jest niewydolny i przypuśćmy, dzisiaj jest w stanie przejść 10 metrów przy użyciu kuli, czy przy użyciu balkonika, czy też przy pomocy terapeuty, ale już jutro, pojutrze jest w stanie zamiast 10 metrów przejść 15 metrów i ten progres cały czas postępuje, to my w ten sposób jesteśmy w stanie zmierzyć, jakby to powiedzieć, postępy rehabilitacji, prawda? My jesteśmy w stanie tego pacjenta motywować przez to, że on sam widzi, że te efekty się polepszają, prawda? My musimy mierzyć to, że daną aktywność możemy zmierzyć. Czyli chociażby też może to być problem na zasadzie, że jeśli pacjent dzisiaj ma problem z sięgnięciem po szklankę, chwyceniem jej i przypuśćmy, jak już ją chwyci z dużym wysiłkiem, próbuje sięgnąć do twarzy, próbuje się napić, to możemy nawet zmierzyć tutaj odległość szklanki od ust, tak? Jeśli ta szklanka, przypuśćmy, 3 czy 4-krotnie powtarzana próba będzie nam wykazywała, że ta odległość to jest około 20 cm, ale po naszej rehabilitacji, po 2-3 dniach, czy nawet dziś po jednej rehabilitacji, ta odległość zmniejszy się do 5 cm, bo jeśli pacjent będzie w stanie się napić, to ten aspekt jest mierzalny. On widzi, że ta terapia po prostu działa, prawda? I to jest takie też właśnie jakby dawanie tego ciasteczka pacjentowi, takie dawanie tej motywacji u pacjenta, dla pacjenta. Ta praca też powinna być no, akceptowalna, prawda? Nie możemy nikomu nic narzucać. Pacjent no, jest osobą, musimy też uszanować jej wolę. Jeśli pacjent też nie można to jakby stosować tej terapii na zasadzie wymuszenia, prawda? Bo to nikomu też nie przysporzy żadnych korzyści, możemy tylko pogorszyć sytuację. Jeśli może, oczywiście powiem szczerze, że chyba nigdy mi się nie zdarzy, chociaż nie zdarzył mi się raz epizod, gdzie pacjent odmówił rehabilitacji, ale to już było, myślę, że fajnie było przytoczne, ale do tego, że pacjent też był właśnie tutaj po udarze, mieliśmy problem ze schodem, pacjent też był znacznie obciążony internistycznie i nasza rehabilitacja zakończyła się w momencie, kiedy pacjent już był w stanie samodzielnie chodzić. Pacjent zauważył, że jesteśmy, już jakby chciałem też pacjenta troszkę zmotywować, było lato, więc zaproponowałem, że wyjdziemy na spacer, zobaczy, że to, co my ćwiczymy, ma jakieś przełożenie funkcjonalne. I może to był błąd, może to nie był błąd, zauważyłem, że pacjent zauważył, że jest już sobie w stanie sam kupić papierosy.
I w tym momencie nasza rehabilitacja już się zakończyła. On kiedy zauważył, że już jest w stanie sam się przejść do kiosku, do sklepu i kupić papierosy, on już tej rehabilitacji nie potrzebuje, prawda? Więc wszystkie te nasze takie cele terapeutyczne musimy skonsultować z naszym pacjentem, czy też jeśli pacjent jest osobą ze znacznym otępieniem umysłowym, musimy skonsultować to z lekarzem bądź z członkami rodziny. Nasza terapia powinna być no, realna, prawda? Nie możemy pacjentowi obiecywać gruszek na wierzbie, no bo to też wiąże się z rozczarowaniem w przyszłości, prawda? To jest tak, jakby rodzice nam mówili, że tak, daną zabawkę nam kupią za jakiś czas, za jakiś czas, za jakiś czas, ale oni nam nie kupią, prawda? I wtedy u nas wiąże się to z takim jakby... z takim żalem, prawda? No i ta osoba, to teraz pomyślmy sobie, co czuje taki pacjent, któremu obiecaliśmy, że tak, panie Kaziu, pan będzie chodził, pan będzie w stanie samodzielnie zejść po schodach, po czym okaże się, że jego potencjał rehabilitacyjny skończył się na tym, że ten pacjent jest w stanie samodzielnie poruszać się na wózku. No i ten pacjent nie widzi tego, bardzo rzadko nie widzi tego procesu, tej drogi, którą przebył, jak dużo osiągnął z osoby, która nie potrafiła samodzielnie obrócić się na łóżku, do osoby, która jest w stanie samodzielnie dokonać transferu na wózek i przejechać, poruszać na tym wózku. Ona tego nie widzi. Ona wtedy ma tylko w głowie ten żal, że miała obiecane, że będzie w stanie chodzić. Więc też musimy uważać to co takim pacjentom deklarujemy. No i ostatnia rzecz, no, ta rehabilitacja powinna być terminowa. To też się wiąże z tym, myślę, że też podam taki przykład dość popularny, jak chociażby z rozpoczęciem chociażby nauki języka angielskiego, czy z rozpoczęciem nowych ćwiczeń, czy też zwiększeniem aktywności fizycznej jako postanowienie noworoczne, prawda? Dajemy sobie, że w tym roku gdzieś tam to zacznę, prawda? No i niestety skończyło się to fiaskiem, nigdzie nic takiego nie zaszło, żadnej inicjatywy nie rozpoczęliśmy. No i to samo się wiąże z pacjentem, tak? Pacjent musi, gdzieś mniej więcej powinniśmy określić jakąś granicę, prawda? Że mniej więcej sobie dajemy 2-3 tygodnie na naukę tego pacjenta, że on będzie w stanie wykonać samodzielny transfer, że on będzie w stanie samodzielnie obrócić się w tym łóżku, prawda? Że on będzie w stanie tam po okresie 3 miesięcy samodzielnie chodzić. Tylko to musimy stopniowo wraz z, jakby to powiedzieć, z prowadzeniem rehabilitacji wyznaczać nowe cele terapeutyczne, po prostu gdzieś tam ustalać te ramy czasowe, prawda? Nie sięgać gdzieś daleko w przyszłość i deklarować, że tak powiem, puste frazesy dla tego pacjenta, że on, czy tam puste obietnice, prawda? Że gdzieś tam w danym czasie, gdzieś w danej przyszłości ten pacjent będzie w stanie coś takiego zrobić. Też tutaj no, chciałbym poruszyć temat tego, że no niestety kwestia jakby no, zaopatrzenia ortopedycznego w mieszkaniu są też zróżnicowane i też jakby nigdzie nie pokierował pacjenta czy członków rodziny, w co może się zaopatrzyć, co jest adekwatne do jego schorzenia. I tutaj chociażby mamy, podałem taki przykład, mi się wydaje, że najczęstszych rzeczy, które są wykorzystywane u takiego pacjenta po udarze, to znaczy chociażby piłeczka, ta sławetna piłeczka z kolcami. Drodzy ludzie, ja wiem, że to jest dość popularne i nawet jak wystukamy sobie pacjent po udarze w Google, to wyskoczy nam pacjent, który ściska piłeczkę właśnie taką z kolcami. Niestety taka piłeczka stymuluje do tego, że u pacjenta zwiększa ryzyko zaistnienia spastyczności, tego wzmożonego napięcia mięśniowego. Osoba ściskając cały czas tą piłeczkę stymuluje cały czas mięśnie, które właśnie powodują tą postawę, tak jakby tam porównywaliśmy, tylko pokażę cofnę się do poprzedniego slajdu, tej postawy wernickiego mana, tak, gdzie ta ręka jest ustawiona w takim ustawieniu właśnie zgięcia nadgarstka, zgięcia stawu łokciowego, palce są ściśnięte i kciuk jest wciśnięty do środka. I teraz zobaczcie Państwo, ta sama sytuacja właśnie będzie miała się przy piłeczce, tak? My cały czas ściskając piłeczkę stymulujemy właśnie te mięśnie, które są odpowiedzialne za przyjęcie tej postawy, więc generujemy dodatkowe wzmożone napięcie mięśniowe. Tylko że też nie chcę, żeby to powiedzieć wyjść za daleko, może zjawić się osoba, która powie, no okej, dobra, ale przecież mi zależy na tym, żeby chwytać, prawda, żeby móc coś przenieść, żeby chwycić. Problem polega na tym, przy takiej piłeczce,
że pracujemy cały czas na tym zgięciu, znaczy na ściskaniu tej piłeczki, prawda? Pracują nam mięśnie, które są zginaczami stawu nadgarstkowego, są zginaczami palców, zginaczami kciuka. Nie ma tej fazy, gdzie pracują nam prostowniki przedramienia, więc no niestety nie stymulujemy tych mięśni właśnie odpowiedzialnych za wyprost. No i tutaj no dochodzi nam do pewnej takiej dysproporcji, no i te mięśnie zginacze ciągle stymulowane, no przejmują kontrolę i w konsekwencji do czego dochodzi do właśnie wzmożonego napięcia mięśniowego spastyczności. Też często pacjenci, którzy są osobami leżącymi, o ograniczonym, że tak powiem, z otępieniem umysłowym, prawda, gdzie te osoby mają ograniczone zdolności samodzielnego funkcjonowania i kontaktu z otoczeniem, już przyjmują taką pozycję w trakcie leżenia, prawda? I często członkowie rodziny wciskają im taką piłeczkę na siłę. No i niestety to jest znowu sytuacja, bo chcą po prostu otworzyć tą rękę, prawda? Wciskając im taką piłeczkę. I niestety taka piłeczka po pierwsze stymuluje nam, tak jak mówiłem, prawda? Tam przy uszkodzeniu ośrodkowego układu nerwowego może dojść do uwrażliwienia, prawda? Że ta struktura będzie bolesna. I teraz my stymulując tymi kolcami, będzie odruch obronny, będzie ścisk, prawda? Ta osoba będzie ściskała, będzie generowała dodatkowe napięcie. Dodatkowo no samo to, że to jest struktura nieznana, prawda? Na co dzień raczej rzadko, kiedy chwytamy coś, co ma takie właśnie chociażby ostre zakończenie, więc to też będzie nam powodowało właśnie złożone napięcie mięśniowe, jakąś taką reakcję obronną. Sam fakt tego, że będziemy mieli coś włożonego w rękę, może powodować ten odruch zgięciowy, ściskania, co znacząco będzie nam się właśnie wpływało cały czas, wracając do tego tematu, napięcia mięśniowego. Drugim etapem, drugą rzeczą, która jest też istotna w zaopatrzeniu ortopedycznym, są nasze właśnie tutaj materace przeciwodleżynowe. Ogólnie w trakcie pracy z pacjentami zauważyłem tę tendencję, że niestety pacjent, który jest pacjentem po udarze, ma problem z regulacją napięcia mięśniowego. To znaczy, pacjent bardzo często ma deficyt siły, ma deficyt generowania mocy w tłowiu, jest ten tłów osłabiony, czyli nie ma stabilizacji centralnej, natomiast na obwodzie, czyli na kończynie górnej, na kończynie dolnej, ten pacjent ma wzmożone napięcie, jest silny, prawda? Gdzieś to złożone napięcie się generuje. I teraz ten materac, on cały czas się gdzieś tam pompuje, zapobiega nam rzeczywiście powstawaniu tym odleżyn, ale niestety powoduje to też to, że ten pacjent generuje dodatkowe napięcie na obwodzie i dodatkowo, jeśli pacjent, uczymy pacjenta samodzielnego transferu, samodzielnego obracania się, no to niestety ten materac bardzo często nam się przesuwa. On się po całym łóżku rozjeżdża i teraz wyobraźmy sobie, że pacjent, który potrzebuje się obrócić na bok, potrzebuje zaangażowania mięśni tłowia, prawda, żeby tutaj w ogóle wygenerować taką siłę, żeby się obrócić. I teraz jeśli coś mu się pod nim rozjeżdża, nie ma stabilnej podstawy, nie ma możliwości obruszenia się na czymś stabilnym, no to będzie korzystał z tego, że będzie generował napięcie na obwodzie, prawda? Będzie gdzieś tam przez tą kończynę górną, kończynę dolną próbował się obrócić, będzie próbował gdzieś się czegoś chwycić, żeby się obrócić. Dodatkowo będzie nam no, wpływało na to patologiczne napięcie mięśniowe. Trzecia rzecz, która, dlatego, przepraszam, wrócę do tego, warto jest, jak już się mamy, zaopatrzyć w materace odleżynowe, zaopatrzyć się w taki materac, widziałem takie materace piankowe, sprężynowe, gdzie one są troszkę cięższe, nie ugniatają się tak pod pacjentem, a też pełnią swoją funkcję, ale wracam do tematu pozycji łożeniowych, które będą omówione na kolejnym slajdzie, ponieważ są to pozycje, które same w sobie wpływają na stymulację pacjenta, jak i wpływają na niwelowanie, zmniejszanie ryzyka właśnie tych odleżyn, prawda? Także tutaj ten transfer, zdolność, jakby to powiedzieć, poruszenia się w tym łóżku będzie nam znacząco wpływała na to, że te odleżyny nam się nie pojawią. Kolejna rzecz, wózek inwalidzki. No, wózek inwalidzki jest o tyle istotny, że pacjent, czasami tak jak mówimy, prawda, ma problemy, nie jest zdolny do poruszania się, nie ma możliwości poruszania się. Kończyna
górna i kończyna dolna po jednej stronie są niedowładne bądź porażone, no i taka osoba no, musi się poruszyć na wózku. Warto zaopatrzyć się też tutaj, rozważyć zakup takiego wózka, który tak jak widzimy całą ramę ma po jednej stronie, to znaczy osoba jest w stanie operować przez przekładnię na drugie koło pracą obydwu kół za pomocą tej zdrowej kończyny górnej. Także te wózki są bardzo rzadko promowane, ale one istnieją, są też refundowane, więc warto się przyjrzeć temu tematowi, jeśli chcemy kupić wózek do takiego pacjenta. Trzecia rzecz, ortezę. Orteza, która w zasadzie ma nam zapobiegać powstawaniu właśnie tej spastyczności, ma rozciągać nasze te zginacze w kończynie górnej, zginacze stawu nadgarstkowego, zginacze palców, zginacze kciuka. Tylko tutaj też kwestia specyficzna, to znaczy ciężko mi się odnieść do tego tematu, ponieważ badania naukowe nie pokazują, nie wskazują jednoznacznie, czy te ortezy mają znaczący, istotny wpływ na jakby to powiedzieć, ten stan kończyny górnej u pacjenta. Z autopsji zauważyłem, że u niektórych pacjentów rzeczywiście ma odzwierciedlenie, u niektórych pomaga, u innych niestety nie pomaga, więc to też mi się wydaje, że dopasowanie ortezy trzeba na bieżąco konsultować po prostu z lekarzem, a zwłaszcza z rehabilitantem, prawda, bo on na co dzień widzi tego pacjenta i jest w stanie, że tak powiem, spostrzec, czy ta orteza będzie pełniła swoją funkcję. Trzecia rzecz, kolejna rzecz, przepraszam, czwarta, to jest orteza dynamiczna. Zauważyłem to, przyznam szczerze, że natrafiłem na ten temat, tworząc ten webinar. Zaciekawiło mnie to, ponieważ ta orteza umożliwia nam pracę na zgięciu, na ściskaniu, właśnie na funkcji chwytnych kończyny górnej, ale wspomaga także wyprost. Czyli tak tutaj, czyli to, czego nie ma w pracy, jakby to powiedzieć z tą piłeczką, prawda? Mamy cały czas tutaj zgięcie, ale ta orteza umożliwia nam wyprost w palcach. Więc myślę, że tutaj będzie to dość fajny przełom w zakresie zaopatrzenia ortopedycznego wśród pacjentów właśnie neurologicznych borykających się ze spastycznością, gdzie te funkcje, że tak powiem, to napięcie mięśniowe prostowników nie jest wprost proporcjonalne do napięcia zginaczy stawu nadgarstkowego. Kolejną rzeczą, jaka jest u pacjentów, to są łóżka rehabilitacyjne. Łóżka te o tyle są fajne, że umożliwiają nam dostęp do pacjenta z każdej strony, co jest niezwykle istotne, ponieważ pracę z pacjentem neurologicznym my często pracujemy na obydwu stronach, to znaczy na stronie bezpośrednio porażonej, jak i na tej stronie zdrowej, prawda? Często możemy właśnie stymulować tą stronę objętą udarem przez stronę zdrową, także to takie łóżko umożliwia nam już na tym początkowym etapie pozycji leżących pracę z tym pacjentem. Dodatkowo warto takie łóżko rozważyć do nawet nie zakupu, ale też do wypożyczenia, o czym będzie dalej, ponieważ warto już na początkowym etapie tak jakby zgodnie z zaleceniami rehabilitanta i zgodnie z zaleceniami neurologa pacjenta chociażby sadzać do jedzenia, do picia, żeby uniknąć tego zachwystowego zapalenia płuc czy innych jednostek nerwowych, ale też żeby tego pacjenta stymulować, prawda, do tych pozycji półwysokich, żeby już ten układ nerwowo-mięśniowy był stymulowany. I takie łóżko, zwłaszcza no, zaadaptowane w domu, gdzie personel niemedyczny nie ma zbyt dużego doświadczenia ze zmianą pozycji takiego pacjenta, no jest dużym ułatwieniem i naprawdę wspomaga funkcjonowanie w takim środowisku. Tylko to jedna rzecz, która jakby wymaga doprecyzowania, jest nim ten drążek, który jak widzimy jest na tym szpieniu nad łóżkiem. Problem z tym drążkiem jest taki, że pacjent podciąga się na nim, operuje za pomocą strony zdrowej, prawda? Więc dodatkowo, jakby to powiedzieć, nie stymuluje strony objętej udarem, strony niedowładnej, porażonej, bądź porażonej, tylko tą stronę zdrową, gdzie dodatkowo, jakby to powiedzieć, generuje sobie odruch podciągania i może w sposób nieprawidłowy wzmagać napięcie w stronie porażonej. Także warto rozważyć,
czy demontaż takiego drążka nie będzie zalecany. Wszystko zależy od tego, jakie są cele rehabilitacyjne, jaka współpraca została podjęta z terapeutą, bo też to różnie może wyglądać, prawda? Bardzo często w rehabilitacji my sadzamy pacjenta przez inne sposoby, na zasadzie chociażby obrót, współpracę albo czynny obrót pacjenta na dany bok i z pozycji właśnie boku zsunięcie nóg i przyjęcie pozycji siedzącej, tak, żeby cały czas stymulować całe ciało pacjenta, a nie tylko stymulować tą stronę zdrową do podciągnięcia i generować to wzmożone napięcie mięśniowe i nieprawidłowe nawyki. Już pokrótce tylko powiem kolejny temat, to są kliny. Kliny i wałki są fenomenalną rzeczą, która umożliwia nam fajną pracę z pacjentem oraz utrzymywanie stabilnej pozycji łożeniowej oraz taka deseczka, która umożliwia nam transfer pacjenta z łóżka na wózek. Też mi się wydaje, że fajna rzecz, jeśli w domu, w danym środowisku, no niestety osoba no nie ma na tyle wystarczająco siły, żeby samodzielnie się przesiąść, a osoba, która jest osobą wspomagającą, asystującą, czy tam członkiem rodziny, nie ma na tyle siły, bądź też jest jakiś sposób, nie ma możliwości po prostu takiego pacjenta przesadzenia, prawda? Także taka deska też jest fenomenalną kwestią, dzięki której możemy sobie ułatwić po prostu współpracę z takim pacjentem. Kolejnym etapem jest to, że zaopatrzenie ortopedyczne, chociażby na kwestie takie jak ortezy, czy też wózki, czy też wszelkiego rodzaju inną gamę zaopatrzenia ortopedycznego, możemy na nie uzyskać dofinansowanie. Chociażby właśnie z Narodowego Funduszu Zdrowia, z PFRON-u, z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, czy powiatowych centrów pomocy rodzinie, czy też z różnych fundacji i organizacji pozarządowych, więc też warto poszukać tych rzeczy, które są tutaj wypunktowane w swoim otoczeniu, sprawdzić, jakie warunki trzeba spełnić, żeby dostać dofinansowanie na dane zaopatrzenie ortopedyczne i są to kwoty od kilkuset do kilku tysięcy złotych, także naprawdę myślę, warto. Bardzo często tym głównym takim czynnikiem, który jest wymagany, jest to, żeby pacjent posiadał orzeczenie o danym stopniu niepełnosprawności, co też, tak jak właśnie wspominałem, będzie miało znaczący wpływ na uzyskanie możliwości rehabilitacji, choćby właśnie w warunkach domowych, gdzie pacjent w warunkach domowych no, ze znacznym stopniem ma jakby nielimitowane, możliwość ciągłego dostępu do rehabilitacji. Nie musi czekać w kolejkach, jak pacjenci przewlekli, tylko jest ciągle klasyfikowany jako pacjent ostry i ma tą możliwość ciągłości rehabilitacji. Dodatkowo oprócz tego, że możemy uzyskać dofinansowanie, są też fundacje, gdzie tak jak chociażby widziałem na stronie Centrum Pomocy Dobroć, że świadczą usługi na zasadzie wypożyczenia danego zaopatrzenia ortopedycznego, które no też jest pomocne, gdzie no znam osoby, które za kilkadziesiąt złotych są w stanie wypożyczyć łóżko czy dane zaopatrzenie, jakby inny asortyment zaopatrzenia ortopedycznego i dzięki niemu po prostu no pracować z tym pacjentem, tak? Także myślę, że warto byłoby się, że tak powiem, zapoznać z tymi rzeczami i wymaganiami, które trzeba spełnić. Warto też, tutaj jest wypunktowane na stronie naszego jak powiem, rządu, na stronie pacjent.gov i w zakładce aktualności mamy informacje na temat zleceń na wyroby medyczne, czyli kto może je wystawić, bo może je wystawić bardzo często chociażby lekarz, może to być lekarz chociażby rodzinny, ale może też być lekarz ze specjalizacją, prawda? Co też znacząco nam wpływa na dostępność tych usług, no bo wiadomo, że do lekarza specjalisty te terminy no są dość często dłuższe niż do lekarza POZ-u, także warto byłoby też w tej kwestii zobaczyć, czy dany wyrób medyczny możemy uzyskać dofinansowanie, czy możemy uzyskać zlecenie od po prostu naszego lekarza rodzinnego, prawda? Co znacząco skraca nam drogę. Ostatnim slajdem, ostatnim tematem, który chciałbym poruszyć, są pozycje ułożeniowe. Tak jak mówiłem, te pozycje mają, wydawałoby się, że to jest błahy temat, ale te pozycje mają naprawdę odgrywają istotną rolę w rehabilitacji pacjenta, zwłaszcza na początkowym etapie, w tej fazie ostrej udaru, prawda?
dzięki tym pozycjom my jesteśmy w stanie działać przeciwzakrzepowo, przeciwodleżynowo, możemy niwelować przykurcze, możemy wpływać na wzmożone napięcie mięśniowe, możemy, oczywiście nie mówię tak, żeby nie brano mnie za słowa, że ja powiedziałem, że w ten sposób stuprocentowo zniwelujemy możliwość powstania, zredukujemy możliwość powstania wzmożonego napięcia mięśniowego, czy tej spastyczności, nie, ale znacząco wpłynie nam to na redukcję, prawda, jakiś tam udział procentowy tego, że ten pacjent nie będzie miał problemów właśnie chociażby ze spastycznością w przyszłości, poprzez to, że i przykurczami stawowymi czy też mięśniowymi, poprzez takie pozycje ułożeniowe. I tutaj wyróżniamy chociażby pozycje jak leżenie na boku bezpośrednio porażonym, czyli tak jak widzimy, kończyna dolna prawa jest w lekkim zgięciu stawu biodrowego bądź wyproście stawu biodrowego, kończyna jest ustawiona w sposób równoległy do ściany i stopa, tego nie widzę na zdjęciu, ale jest podparta w sposób prostopadły o jakąś podpórkę. Chodzi o to, żeby, tak jak mówię, powstaje nam stopa końsko-szpotawa, czyli stopa, której krawędź boczna jest ustawiona na podłodze oraz przodostopie, a reszta stopy jest ustawiona w takim jakby oddaleniu od podłoża, prawda? I taka stopa, no niestety, powstaje nam też między innymi właśnie na etapie pozycji, na etapie leżenia pacjenta w łóżku i braku pracy z tym pacjentem na tym etapie wczesnym, bo też warto tutaj, myślę, zaznaczyć, jak wygląda praca z takim pacjentem, to znaczy mamy fazę ostrą, mamy fazę podostrą i fazę przewlekłą. I teraz niestety w wyniku, jakby to ująć, w wyniku długotrwałego unieruchomienia powstają nam deficyty ruchowe. Często to możemy zaobserwować, chociażby jeśli ktoś miał coś złamanego i trzymał długo na przykład rękę w gipsie, to wie, o czym mówię, wyciągnął tą rękę z gipsie i czuł, że ta ręka nie jest w stanie się wyprostować, prawda? To coś takiego mamy też tutaj u pacjenta. Ta kończyna jest niedowładna, pacjent nie jest w stanie nią ruszać, a w wyniku tego, że leżała w danej pozycji przez długi, długi czas, po prostu doszło do okurczenia torebki stawowej, stawy utraciły swoją mobilność, swoją ruchliwość i niestety my z tej pozycji już nie jesteśmy w tej fazie przewlekłej praktycznie nic zrobić. I też później są problemy borykania się z tym, jak dostosować rehabilitację pod takiego pacjenta, bo niestety no, pewne rzeczy, które zostają przeoczone na etapie wczesnym, przekładają się na ten etap późnej rehabilitacji z pacjentem. Tak więc warto tutaj te pozycje ułożeniowe też stosować, gdzie tak jak widzimy na tym pierwszym obrazku, gdzie osoba leży na boku bezpośrednio porażonym, gdzie kończyna dolna jest, tak właśnie mówię, wyproście, a kończyna górna jest ustawiona w lekkim zgięciu w stawie ramiennym, w zgięciu w stawie łokciowym i w lekkim uniesieniu pozycji w stawu przedramienia i ręki. Dodatkowo, tak jak mówię, tutaj jeśli widzimy, że jest wygórowany odruch zgięciowy w ręce, w kończynie górnej, nie dajemy nic do ręki, natomiast jeśli takiego odruchu nie ma, możemy coś, jakiś ręcznik, wałeczek podstawić, dać do ręki, żeby utrzymać wyprost w palcach. Drugą pozycją ułożeniową jest leżenie na boku pośrednio porażonym, czyli na tej stronie, która nie została, tak jak tutaj było wcześniej, bezpośrednio objęta udarem, czyli na stronie zdrowej. Ta kończyna górna, widzimy, że jest ustawiona prostopadle do tchowia, tchów jest ustawiony równolegle do ściany, a kończyna górna jest również ustawiona w lekkim odwiedzeniu bądź w osi długiej do naszego tchowia i w lekkim zgięciu. Tak? Także tutaj możemy też pracować na zmianach w stawie, prawda? Dzięki tym pozycjom ułożeniowym, niwelując te przykurcze, oraz pozycję leżenia na plecach, gdzie, tak jak widzimy, osoba no po prostu w sposób w pozycji leżącej ma podłożone poduszki i podłożoną poduszkę pod rękę, gdzie wpływa to też nam na, jakby to powiedzieć, taki drenaż limfatyczny, wpływa nam na działanie przeciwzakrzepowe, gdzie często no, osoby, które mają kończynę dolną w dole, że tak powiem, siedzą długo na łóżku, widzą, że pojawia się jakiś obrzęk, prawda? To, że tutaj ta pozycja ma na zasadzie właśnie ma na celu też niwelowanie tych przykurczy. I tutaj również możemy przy kończynie dolnej bezpośrednio porażonej, czyli objętej udarem, stopę ustawiać w tym zgięciu grzbietowym, wyproście stawu skokowego, żeby też
minimalizować ryzyko powstania tej stopy kośćkoszkotowej. Tutaj dla Państwa, które, że tak powiem, jeszcze dotrwały do tej części webinaru, chciałbym tylko powiedzieć, co jest istotne przy zmianach pozycji ułożeniowych. To znaczy, my osoby po udarze nie powinniśmy bezpośrednio chwytać za rękę, za przedramię, za ramię i za nie pociągać, bo niestety tutaj siła mięśniowa w obrębie kończyny górnej jest osłabiona i może dojść do tego, że możemy dany staw podwichnąć, możemy go traumatyzować. Często u osób po udarze możemy w cudzysłowie wyhodować bolesny bark. Wynika to z tego, no niestety, że nasza anatomia stawu ramiennego poszła w kierunku mobilności, aniżeli stabilności i niestety ta kończyna górna, jakby nie, która nie jest zabezpieczona w prawidłowy sposób, no będzie nam powodowała traumatyzację struktur tkanek mięśniowych, choćby tkanek mięśniowych, czy choćby klatki podbarkowej i będzie no niestety przerzucała się na to, że te osoby będą cierpiały później z bólu barku. Także to też warto mieć na uwadze, żeby tego barku po pierwsze nie traumatyzować, po drugie, żeby nie podwichnąć, bo to jest kolejny problem, który wydłuża nam cały proces rehabilitacji. Także myślę, że to jest kluczowa uwaga, bo niestety bardzo często się z tym spotykamy. Warto wtedy taką osobę, rękę położyć chociażby na ramieniu, żeby w prawidłowy sposób ją zabezpieczyć, włożyć rękę pod łopatkę i w ten sposób, jeśli pacjent jest w stanie, z pomocą pacjenta przesunąć go bądź przełożyć do danej pozycji, prawda? Chciałbym tutaj jeszcze jedną rzecz pokazać. Chciałbym pokazać taki filmik z pracy pacjentem, z pacjentką właściwie, która dostała dwukrotny udar, który doznał dwukrotnego udaru mózgu i niestety pracuje już, niestety właśnie pracuje z nim już od 2 lat i z początku z tej kończyny właśnie takiej mocno spastycznej udało się w pewien sposób wpłynąć na rozluźnienie tego napięcia mięśniowego. Bardzo mi się wydaje prosty sposób, przedstawię go właśnie tutaj może na filmiku, tutaj udostępnię ekran. Film będzie puszczony w dwukrotnym przyspieszeniu ze względu na to, że całość trwa około 20 minut, dlatego pozwolę sobie po prostu przyspieszyć ten film i będę na bieżąco opowiadał, co na nim tutaj wykonuję. Jest to praca, tak jak właśnie było przedstawione na tym obrazku, prawda, gdzie osoba ma tą kończynę górną ustawioną w zgięciu stawu łokciowego, przywiedzeniu kończyny górnej, rotacji wewnętrznej z przedramienia oraz zgięciu palców, zgięciu kciuka. Tak, tutaj nakreślam, jest to praca z pacjentem, który miał taką kończynę górną. Udało nam się to napięcie mięśniowe w jakiś sposób przez okres 2 lat wypracować. Tak jak mówię, tutaj na filmiku zastosowałem dwukrotne przyspieszenie, także tą terapię, którą ja wykonuję z pacjentką, jest naprawdę ona bardzo powolna. Wynika to z tego, że spastyczność bardzo mocno oddziałowuje na, by to powiedzieć, sama spastyczność reaguje bardzo mocno na ruchy bierne i mówi się, że jest ona proporcjonalna do tego, jak szybko wykonaliśmy dany ruch, tak? Czyli im szybciej wykonujemy dany ruch, tym spastyczność się wzmaga. To samo jest tutaj no, niestety ze stymulacją, z opracowywaniem tkanek miękkich. Staramy się to robić w sposób powolny, tak żeby nie stymulować tkanek do nadmiernego napinania, generowania wzmożonego napięcia, tylko właśnie wyciszania tych tkanek. Tak? Te ruchy są powolne, ale są mocne, intensywne i głębokie. Staramy się dotrzeć głęboko do wszystkich struktur, które są zginaczami naszego stawu nadgarstkowego, zginaczami naszego stawu kciuka i zginaczami naszych palców, naszego kciuka.
Tutaj opracowujemy sobie. Mamy taką strukturę, nasze zginacze stawu nadgarstkowego naszych palców w głównej mierze zaczynają się właśnie od nadkurcia przyśrodkowego kości ramieniowej. Także są to struktury, które właśnie przyczepiają się w tym miejscu, w którym teraz znajduje się moja ręka prawa i na nich sobie pracujemy, je rozluźniamy. Też znajduje się tam mięsień, który nazywa się mięsień nawrotny obły. Jest to mięsień, który bardzo mocno nawraca nam przedramię, czyli ustawia tą rękę w takim ustawie tej rotacji wewnętrznej. Jego też trzeba bardzo intensywnie i systematycznie opracowywać, tak żeby ta ręka nie ustawiała się do tej pronacji. Właściwie ręka, przepraszam, przedramię. Opracowujemy sobie teraz właśnie struktury miękkie oraz wprowadzamy lekką taką kompresję na kość promieniową, kość łokciową. Staramy się je odseparować. Przechodzimy sobie do kłębu kciuka, do kłębika mojego palca. Opracowujemy sobie też tę strukturę. One też nam będą odpowiadały właśnie za wzmożone napięcie, za wzmożony ścisk samej dłoni, samej ręki. To akurat była chwila przerwy, kiedy pacjentka już nie potrafiła, nie była w stanie utrzymać samodzielnie pozycji siedzącej. Podłożyliśmy tylko poduszki i działaliśmy dalej. Tutaj ogólnie jeszcze opracowujemy sobie kości śródręcza. Będziemy wpływali właśnie mobilizacyjnie na te struktury, na zależność między kośćmi śródręcza, ale chciałbym powiedzieć, wiem, że to jest tutaj akurat ciężko zobrazować, ale to jest przykład pacjentki, która, tak jak mówię, jest po dwukrotnym udarze. Pacjentka zmaga się z zarówno afazją czuciową, jak i ruchową, czyli z tą afazją globalną, gdzie bardzo ciężko jest z tą pacjentką uzyskać kontakt. Ale pacjentka przez 2 lata osiągnęła naprawdę bardzo duży progres. To znaczy z osoby, która, tak jak mówię, no była osobą przewlekle leżącą po drugim udarze, udało nam się uzyskać to, że ta osoba jest w stanie samodzielnie się przesiadać na wózek, samodzielnie usiąść, samodzielnie obracać się w obrębie własnego łóżka. No niestety nie uzyskało nam się uzyskać pełnej sprawności w zakresie reedukacji chodu. Ta pacjentka porusza się, staramy się, jakby teraz wyrażamy etap rehabilitacji na zasadzie właśnie tej rehabilitacji ruchowej, gdzie staram się pacjentką reedukować chód, tylko niestety też w początkowym zakresie to ja nie miałem jakby rehabilitacji, to był przykład pacjentki, która przegapiła to okno 2-3 miesięcy możliwości rehabilitacji. Pacjentka nie była, rodziny nie było uświadomione, jak dbać prawidłowo pacjenta
i u niej utworzył się przykurcz zgięciowy stawu kolanowego, gdzie niestety no, nie jesteśmy teraz w stanie tego w żaden sposób wyprowadzić. No i osoba no, niestety boryka się z tym problemem, także to jest właśnie to, o czym mówię, że na początkowym etapie są rzeczy, które, dzięki którym my jesteśmy w stanie wpłynąć na to, jak będzie wyglądała dalsza rehabilitacja. Tutaj opracowujemy sobie nasze paliczki, bliższy, środkowy, dystalny. Też tutaj praca jest dość, że tak to powiem, intensywna. Wracając do tematu przykurczów mięśniowych, przykurczów też jest w obrębie stawu, trafiłem właściwie już jakiś czas temu na bardzo fajny też webinar właśnie Joanny Tokarskiej. Fajnie ona przedstawiła temat, jak zobrazować, jak będzie wyglądała właśnie adaptacja struktur w czasie. To znaczy, jeśli przedstawiła to w bardzo fajny sposób, że jeśli przyjdzie nam jakiś pacjent, który wczoraj doznał udaru i my dzięki magicznej mocy, można powiedzieć, że jak Jezus, jesteśmy w stanie pacjenta wyleczyć za pomocą dotyku i w ciągu dosłownie jednego dotyku ściągnąć tą całą aurę, te wszystkie objawy powikłania poudarowe, to ten pacjent wstanie i odejdzie. Ale w momencie, kiedy przyjdzie do nas pacjent, przyjedzie pacjent, który bądź przyjdzie, pacjent, który 2-3 lata temu doznał udaru i my zadziałamy w ten sam sposób, za pomocą magicznego dotyku ściągniemy objawy udaru, zniesiemy je, to niestety ten pacjent już nie wstanie i nie odejdzie. Jego układ stawowy, jego układ mięśniowy zaadaptował się tak do danej funkcji, że my nie jesteśmy jej w ten sposób już zdjąć. To znaczy, jeśli nasz układ adaptuje się też do tego, jaką funkcję my, nasze struktury adaptują się też do tego, jaką funkcję my wykonujemy, czyli jeśli pacjent przez no niestety dłuższy czas, nikt z nim nie pracował na zasadzie właśnie mobilności, na mobilizacjach stawów, na jakby uzyskiwaniem cały czas tych prawidłowych przykurczy. Tutaj troszkę wrócę do naszego webinaru. Wydaje mi się, że jest to ok. Także jeśli taką osobę no, po prostu po 2 latach chcielibyśmy za pomocą jednej magicznej różdżki wyprowadzić i to niestety to się nie wydarzy. Jej układ nerwowo-mięśniowy i stawowy tak się zaadaptował do tego stanu, w jakim on przebywał przez dłuższy czas, że my już pewnych funkcji nie przywrócimy. Myślę, że tym akcentem zakończymy dzisiejszy webinar. Dziękuję Państwu za to, że dziękuję tym, którzy dotarli do końca. Dziękuję za cierpliwość. Chciałbym tylko powiedzieć, że jest to mój chyba pierwszy, tak, jest to mój pierwszy webinar, także dziękuję bardzo za możliwość, którą daje mi tej fundacja, żeby wystąpić przed Państwem. Mam nadzieję, że się podobało i zapraszam na kolejne webinary. W razie jakichś pytań, tutaj mam informację, że webinar zostanie opublikowany na YouTubie, będę na bieżąco śledził i będę starał się odpowiadać na wszystkie komentarze, jeśli jakieś się pojawią. Także dziękuję ślicznie za uwagę, życzę wszystkiego dobrego i powodzenia.